Pora teraz na naszego gościa. Rzeczywiście osoba dzisiaj jest nietuzinkowa. Zaraz wam przeczytam troszeczkę o panu Zbigniewie z Wikipedii, bo ma swoją stronę, ale zadamy trudne pytania, co? Mam tutaj między innymi, chcę zapytać o te rzeczy. Też będzie, zobaczymy, czy panu Zbigniewowi przydarzyły się jakieś wpadki. No domyślam się, że tak, każdemu. Ale czy jakieś były ciekawe, więc zobaczymy. Więc uwaga, jak rabia oka, słuchamy. I słuchajcie, tak jak już mówiłem wcześniej, kiedy sprawdzałem w Wikipedii pana Zbigniewa, bo oprócz tego, że jest lektorem, to również jest aktorem dubbingowym, teatralnym, filmowym, telewizyjnym i tak dalej. Filmów jest mnóstwo, teatrów telewizyjnych również, jeszcze więcej audiobooki, a jest jeden film, właściwie jeden serial, do którego podkładał głos i muszę przyznać, cześć Gigant, witam cię bardzo serdecznie i muszę przyznać, że o ten serial będę pana Zbigniewa chciał zapytać, bo oglądałem go mając lat 5, może 6, jakoś tak, zresztą każdy to oglądał, bo wtedy w telewizji nie było nic innego, więc panie i panowie, przed wami ten jedyny w własnej osobie pan Zbigniew Moskal. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. U nas wieczór jest, u was jest dzień jeszcze, tak? No. Znaczy, u mnie też naprawdę już 9 jest w sumie, także u mnie, więc również. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Jest tam niezmiernie miło. Ja też dziękuję. Uprzejmości tak sobie zmieniliśmy, ale to należy do dobrego tonu, więc zostańmy przy tym, zaakceptujmy to. I jest. Super. Dobry wieczór, pan Brontos. Dobry wieczór. Tutaj widzę, że widzowie się też również się przywitają, więc bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Wszędzie, wcześniej jeszcze nie wszystko zdążę przeczytać. Nie ze względu na wiek, ale tak. Dobrze. Że dobrze. No, słucham. Panie Zbigniew, ja tutaj właśnie mówiłem wcześniej, sprawdzałem, patrzę na pana Wikipedię. Zbigniew Moskal urodzony, bo nie miał wyjścia, no to nie będziemy przytaczać rzeczywiście wieku, wiadomo. Mam 68 lat. No i w porządku. Aktor dubbingowy, teatralny, filmowy i telewizyjny, lektor telewizyjny, filmowy, radiowy, dramaturg, pisarz, prezenter radiowy, scenarzysta. Dużo tego, przyznam szczerze. No, to ładnie. Tam w Wikipedii jeszcze nie mogę tego, nie umiem tego zrobić, ale że byłem policjantem, prawnikiem, listonoszem, to w ogóle jakiś, nie wiem, co tam jest dopisane i kto to dopisał. Nie, prawda jest taka, że aktorem dubbingowym raczej w ogóle nie jestem. Tutaj pojawiło się pytanie, czy czytałem w kinie na żywo, tak, do tego wrócę. Witam wszystkich, którzy będą, żeby nie przerywać, którzy mnie pytają tak serdecznie. Tak czytałem w kinie raz na żywo, raz w Zielonej Górze w kinie. I dubbingowym raczej nie. Jeśli pracuję w dubbingu, jestem zatrudniany, to jako narrator albo coś w tym rodzaju. To najczęściej, no tak, najczęściej współpracowałem z drugą połową Jacka Brzestyńskiego, Marylką. Natomiast generalnie to no, grywam w serialach, 20 parę lat w teatrze, poza Warszawą. W serialach takie epizody tam zaproponują, idę, lubię ten klimat planu filmowego, ale głównym moim takim utrzymaniem jest jednak czytanie. Teraz współpracuję anonimowo z Polskim Radiem, w tym sensie anonimowo, że tam zapowiadam programy, czy o nich parę rzeczy mówię. Głównym takim moim zajęciem jest, bywa, że i czytanie reklam, a także to, co można zrobić z głosem. Tak to u mnie wygląda głównie. A tam ten pisarz, scenarzysta, no prawda jest też taka, no to wszystko prostujmy, że wydałem dzięki mojemu przyjacielowi Piotrowi z Zielonej Góry książkę Życie jadzi według mnie, to taka krótka książeczka, dość zabawna z tego, zabawna, taki był mój cel. Zrobił z tego monodram Sławek Holland, bardzo przyzwoicie, oglądałem to kilka razy, kilkanaście może nie, ale kilka. A teraz ostatnio, nawet ja nie jestem scenarzystą jako takim, bo w tym się jakoś jeszcze nie czuję, natomiast na podstawie mojego dramatu ostatnio pan Jacek Raginis wyreżyserował film pod tytułem Czas na pogodę. Było tak, że najpierw było
ten dramat. Potem była adaptacja na słuchowisko w Teatrze Polskiego Radia, to chyba w tym roku 31 maja, można odnaleźć to. Mam też na koncie jeszcze 3 słuchowiska chyba. Moje pierwsze słuchowisko to Kto pierwszy do Boga w Teatrze Polskiego Radia. To takie moje pierwsze zetknięcie z tym, co usłyszałem, a co wymodziłem, wymyśliłem na klawiaturze z pomocą komputera. To już było parę lat temu ładnych, dawno. A teraz no, jestem pod takim wrażeniem, jeśli mówimy o działce jakiejś twórczości pozalektorskiej, no to faktu, że z tego powstał film w znakomitej obsadzie, to znakomici aktorzy polscy, Łukasz Lewandowski, pani Ewa Konstancja Bułchak. No film wejdzie na ekrany, czy zobaczymy jaki będzie tego los, to już nie ode mnie zależy, raczej tak czerwiec, wrzesień, coś w tym rodzaju. To jest film z takiej półki niskobudżetowych, tak to się nazywa. Słuchajcie, takie rozmowy prowadzić to ja naprawdę uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Panie Zbigniewie, zanim przejdę tak naprawdę do pytań, które przygotowałem, chciałem zapytać, bo na tej rzeczonej wcześniej Wikipedii jest, że podkładał pan, czytał pan, że tak powiem, telenowelę Niewolnica Izaura. No tak. Ja przyznam szczerze, no wiadomo, wtedy to każdy oglądał, czy to Niewolnica Izaura, czy W kamiennym kręgu, bodajże też był taki później. Jak się zaczęła pana przygoda, że tak powiem, z lektorką, jeżeli tak mogę ująć? Czy to była pasja, czy pan raczej się czuje bardziej jako aktor, czy raczej jako lektor? Jak to jest u pana? Znaczy, dzisiaj z perspektywy czasu moim takim DNA, jeśli tak można umownie powiedzieć, jest aktorstwo. Jakby najwięcej czasu mojego spędziłem na scenie, znaczy poza normalnym życiem, no to na scenie jednak. A myśl o tym, żeby fajnie byłoby być lektorem, przyszła mi, kiedy oglądałem filmy Zorro, czarno-biała wersja w naszych telewizorach była, filmy czytane przez pana Suzina, już żyjącego. I ja mówię, ale fajnie by było być lektorem, a chodziłem wtedy do szkoły podstawowej, więc gdzieś tam ta myśl się pojawiła. No, żeby być lektorem, no to jednak przeniosłem się do Warszawy w 96 roku, tak 96, żeby być, tak, no żeby szukać tutaj jakichś takich możliwości, bo są największe jednak. No i to się jakoś tam spełniło i z tego się utrzymywałem z czytania. No takim potwierdzeniem była jeszcze praca w radiu, w takim lokalnym radiu w Gorzowie Wielkopolskim, bo tam byłem najdłużej w teatrze, tam grałem w teatrze imienia Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, miasto, które wcześniej jakoś żyjąc w aglomeracji śląskiej, właśnie w Zagłębiu, Sosnowcu, ja z Sosnowca jestem, to no to była dość duża taka no, zmiana, to jest jakieś niesamowite. Także tam, no tam w Gorzowie byłem bardzo długo, ale przyjeżdżając do Warszawy, no to nikt mnie nie znał, nikogo nie obchodziłem, no trzeba było sobie radzić i jakoś, ja uważam, że Warszawa w warunkach polskich jest taka wymagająca bardzo, ale jeśli już się pewne progi przejdzie przy jakichś tam staraniach, pracy, no to można znaleźć swoje miejsce. No ja tak znalazłem. Super, świetnie. Tylko tutaj dopowiem, bo tutaj widzę, że Krzysztof... Ale ja też jakieś myśli nie dokończyłem tam coś, bo to o właśnie też o Niewolnicy Izaury. Tak, Niewolnicy Izaury czytał też chyba pan Lucjan Szołejski. Ja byłem potem już, była jakaś kolejna wersja, chyba także i portugalska. Tak, to jest na kanale Zone Romantica, tutaj właśnie Lancel tak, opowiada. Tak. I to była chyba wersja, gdzie tamten Leoncio z tamtych lat, czytanych przez pana Szołejskiego, grał tego starszego takiego już gościa, już nie pamiętam tych postaci i to na romantice czytałem i na romantice też była chyba taka głośna
bardzo głośny tytuł, ale to był ten sam, gdzie wcześniej jeszcze jak był szał na to w naszej telewizji, jaki to był tytuł? Już pan przytoczy, jakie tutaj są wypisane. Córka ogrodnika, miłość na sprzedaż, no niewolnica oczywiście, ojciec Korache, Rebeka oraz Rosangelika. Takie są podane. To był ten kanał Romantika, był taki, nie wiem, czy on jeszcze jest, czy nie. Ja już tam nie czytam, jeśli nawet jest, bo być może jest. Ale to, no to było taka long praca, różne takie seriali tasiemców. Pamiętam, że kiedyś zauważyłem w uchu jednego z aktorów, nie wiem, czy wenezuelskich, czy brazylijskich, z takiej południowej Ameryki, taką słuchaweczkę. I potem z tego studia, gdzie ja tam nagrywałem, oni robili takie reportaże i nasi ludzie, też moi znajomi, operator i tam jeszcze ktoś, pojechali do tych aktorów tam, chyba to było do Wenezueli. Jak oni wrócili, to ja ich pytałem, mówię, słuchajcie, czy oni naprawdę żyją? Czy ten facet, którego... On mówi, tak, żyje, oni mają tam podobno, nie chcę przekręcać, właśnie takie zamknięte jakby osiedla, czy jakieś społeczności, gdzie dzieci posyłają do szkół jakby dla siebie, żyją tak razem. Ja mówię, słuchaj, ale ja widziałem chyba do operatora, pan Jurka tam mówię, słuchaj, ale ja widziałem tutaj słuchawkę, co to jest, aparat słuchowy, człowieku. To jest po prostu sufler z tekstem, bo on gra w czterech serialach naraz. I on po prostu czasami, ja myślę, że on wie, gdzie, w którym gra i oczywiście. Natomiast no właśnie tak to się czasami tam się też tak pracuje. Nie? To jest jakby takie inne życie. No nie wiem, jak jest teraz, no bo wiemy, co się dzieje w Wenezueli, ale to była taka fajna przygoda. Jak się nazywał serial? Dynastia, no, zapomnę, dynastię też czytałem, ale to tę samą dynastię, tylko ja już byłem drugim lektorem, który czytał dla jakiegoś innego kanału dynastię, dużo, chyba 7 sezonów tego jest, czy nie pamiętam. To tak, ale to już było po lektorze, nie wiem, kto poprzednio czytał, po lektorze w naszej telewizji. Dobrze, zobaczymy, jest kilka pytań od widzów, zobaczymy. O, proszę bardzo, Władca Horrorów kojarzy pana z serialu Rancho. Można i tak? Tak, no zagrałem tam epizod, no takiego jakiegoś, jak to zwykle gram, moje amplua bywa albo, no, to się nazywa popularnie cieciów, albo na przykład prawników. No, w tym sędziego, nie, to się gdzieś tam powtarza. No, w tej chwili już dobrotliwą taka sytuacja dobrotliwych starców, czy starszych gości. Znaczy gości w wieku autorytetu. Lincoln pyta, jak rozpocząć przygodę ze sprzedawaniem głosu? Jaką ma pan dał radę na ten temat? Jest dużo tych stron, lektor mikrofonowy, strona inna niż wszystkie, to jest chyba Piotrka Gulbierza z Gdańska założona strona, jeśli się nie mylę. Są jeszcze inne strony i tam często widzę ludzi, którzy mając wypasiony sprzęt, zaczynają przygodę i proszą o rady jakieś. No, z reguły ja widzę, że jest tam kłopot, może już pozostawię dykcję, czy sposób interpretacji, te kadencje są często wysoko w górę i to na dłuższą metę jest takie no, trudne do słuchania, to są początki, ale też cała sfera przestrzeni interpretacyjnej, no to jest... Są kursy, ja sam przeszedłem kurs, ale organizowany przez Telewizję Polską dla lektorów, no tam oczywiście kwestia, tutaj wspomniał pan o makaronizmach, słyszałem, znaczy chodzi o postawienie akcentu na język polski, właśnie akcentowanie w języku polskim, więc, ale prowadzą szkolenia, wiem, że całkiem sensowne szkolenie prowadzi pan Jabłoński, bardzo też taki wzięty lektor, bardzo sprawny. Jeszcze jedna osoba, która ale zapomniałem teraz nazwiska. Pan Jabłoński z TVP, że tak wpadnę w słowo? Ja nie wiem, czy jest TVP.
Chyba dobrze powiedziałem, japoński. Tak. Młody chłopak, który ja raz zerknąłem na jego kursy. One są też, takie kursy są też płatne, gdzie się spotyka i ćwiczy na tym. Natomiast generalnie szkół lektorów nie ma. No, to jest kwestia, jak to jest poukładane wewnętrznie. A sprzedawanie, no to no najpierw trzeba się nagrać. Nagrać i poprzez Facebooka, myślę, jakby się proponować swoje możliwości. Natomiast no moja droga była zupełnie inna. Pamiętam, że ja jak tutaj przyjechałem, to do Warszawy oczywiście, to 20 parę lat temu, to jakoś poszedłem do Radia Z wówczas, żeby nagrywa się takie no nie pilot, to się, tylko no próbki głosu. Jeszcze powstały teraz, a propos sprzedawania głosu, takie banki głosu, gdzie mają tam cały zestaw, bardzo fajnym bankiem głosu, tak to nazwę, chociaż to są różne też interpretacje tego słowa, ale to trochę nie chcę gmatwać. Jest na przykład bank chłopaków z Kołobrzegu, Mikrofonika. Ja jestem tam zarejestrowany i tam ja miałem kilka zleceń. No dzisiaj się pracuje już często w domu, chociaż ja wolę w studiach, mam taki stary nawyk. Najwięcej się uczę od realizatorów. Od realizatorów. Oni jakieś takie ucho mają, że pomagają mi w interpretacji, to gdzieś tak się to, tak to, takie ja mam doświadczenie. No także to tych możliwości dzisiaj o wiele więcej niż za moich tam początku 96, 97, to jeszcze internet raczej raczkował, o ile w ogóle był, no chyba był, ale jakoś tak raczkował, no nie pamiętam. Także ja jeździłem do studiów tutaj i nagrywałem. Ale ja sam osobiście nie byłem taki rozgarnięty, bo miałem takie sytuacje, że no panie Zbyszko, no świetnie pan brzmi, w interpretacji okej, ale za długo pan czyta, bo trzeba sobie uzmysłowić, że dostaje się tekst, którego się wcześniej nie czytało i co będzie w filmie, co będzie w dokumencie, tego absolutnie nie wiemy. I ja się tego na nowo uczyłem. Uczyłem się też, ja bym to nazwał takiej dykcji mikrofonowej, to już musi być taka hiperdykcja, no czasami też no, ja sam się poprawiałem, bo to jeden do jeden mało kto czyta takie filmy, natomiast te 15 minut, pół godziny, no jest takiego czasu, w którym to film na półtorej godziny, dwóch godziny można nagrać. Ale ja czasami mi to zajmowało dłużej i miałem troszkę pod górkę, nie? Mm-hmm. Także Lincoln, a propos do tego, co pisałeś na czacie, ja ci później wyślę zaproszenie do tej grupy, bo jestem w tej grupie na Facebooku i tam właśnie spotkaliśmy się z panem Zbigniewem. Pytanie jest od Krzysztofa Kubiaka. Ja mam takie pytanie, czy miał pan kiedyś konkretny gatunek, który pan czyta najczęściej, który pan lubi? Bo na przykład Krystyna Czubówna to wiadomo filmy przyrodnicze. Najpierw zacznę od pani Krystyny Czubówny, którą miałem okazję poznać. Właśnie dzięki mikrofonice wędrowaliśmy tam. Tomek Kozłowicz był, jeszcze jeden mój, też bardzo lubię człowieka, ucieka mi nazwiska czasami tak, ale i pani Krystyna Czubówna z nami jechała na taką, do takich niedaleko, w okolicach Kołobrzegu, na takie spotkanie do pewnej miejscowości i tam było spotkanie z widzami. No oczywiście panią Krystynę wszyscy rozpoznawali, moich dwóch kolegów także, Tomka Kozłowicza jak najbardziej i tego drugiego kolegę, ach, wybacz mi, jeśli słyszysz, ale bardzo cię lubię, to deklaracja. Jeśli słyszysz, to napisz na czacie, o kogo chodzi, kim jesteś. No, uciekło mi. Ale no tam, a mnie zapytali, panie Zbyszko, no niech pan coś powie o sobie, no, bo to jest jeszcze tak, że jak jestem na żywo, to nie wszyscy tam rozpoznają głos, ale czasami było tak, że nie, ja nie znam pana, proszę, no to nagrywajmy. Ja zacząłem nagrywać, to było gdzieś tam w telewizji parę lat temu, coś dla telewizji miało być robione. I ta pani, która była, aha, ja znam. Czyli to czasami tam ten głos jest rozpoznawany, ale nie zawsze jak jest, ten mikrofon jeszcze ma coś takiego, że coś się dzieje cudownego między poprzez mikrofon. Także wtrącę tutaj, jak na przykład Marilyn Monroe, mówiono, że ona robiła 60 dubli, bo jakoś tak ciężko szło. Ale między
na taśmie, jak już się wyświetlało taśmę, to było coś magicznego. Czyli to też jest taka tajemnica, nie wiem czy techniczna, może jakaś pozazmysłowa się dzieje, że ale to nie porównuje siebie do Marilyn Monroe, czy głosu i tak dalej. Natomiast to, no, głos się zmienia przez mikrofon. Zgadza się. Jeszcze krótka informacja. Oczywiście odcinek będzie później dostępny, będzie zapis, będziecie mogli zobaczyć. I dodatkowo, panie i panowie, to co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, od trzech dni moje odcinki, recenzje, moje spotkania żywo są dostępne w formie podcastu audio. Jak dobrze wiecie, ja nie jestem tak głosowo sprawny jak pan Zbigniew, ale jest. Możecie szukać mnie, w tym momencie wiem, że jest na Spotify, na Google Podcast, Anchor, Breaker. Niedługo będzie również na iTunesie bodajże, także szukajcie mnie, możecie sobie spokojnie zobaczyć. Przepraszam, tak wchodzę w słowo, tak. Bo nie chcę, żeby mi uciekło. Dokończę odpowiedź na to pytanie. Ja lepiej się sprawdzałem, czy najczęściej byłem angażowany nie do fabuł, tylko do filmów dokumentalnych. To jest znowu inna taka specyfika, bo też no wiadomo, że grać nie można. Z lektorem w ogóle jest tak, jak z dobrym treserem w cyrku. Ludzie uwielbiają, kiedy lwy czy tam tygrysy szczerzą zęby, a to zdaje się jest, z tego co ja czytałem, to jest jakieś niedoskonałość tresera. Natomiast kiedy są spokojne, nic się nie dzieje, nie są złe, wykonują elegancko polecenia, no to jest sukces. Nie? Takiego tresera. W każdym razie ja... W dokumentach czułem się dobrze i tam mnie się wydawało, że taki sobie swój styl wypracowałem. Nie czytałem tak odtąd dotąd. Nie sprzedawałem tylko, czy nie przekazywałem tylko informacji danych, jak to narrator czasami, tylko też miałem osobisty, uważam, to jest w porządku, osobisty stosunek do całej takiej tematyki filmu. To tak mi się wydawało, że znaczy ja uważam, że w dokumentach przyzwoicie wypadałem. Ale przyrodniczo też czytałem, ale nie mam jakiejś takiej specjalizacji gdzieś tam. Właściwie czytam wszystko, jeśli nie niesie treści, które gdzieś tam są. Panie Zbigniew, tutaj było wcześniej pytanie na czacie, gdzieś mi umknęło, ale też ja chciałem zadać je. Czy z bycia lektorem, no i oczywiście nie chodzi mi tutaj o żadne sumy, bo wiadomo, to się różni. Suma, jaka potrzebna jest do życia w Tarnowie, w Gdańsku, Kielcach, Kajetanowie jest inna. Czy z bycia lektorem da się godnie wyżyć? Podam taki przykład. I tutaj podam konkretne sumy, bo je znam. Z reguły, niektórzy mają o wiele wyższe stawki, z reguły za czytanie reklamy do telewizji, do ogólnopolskiej telewizji, bo jest lokalna, jest radio, to są inne stawki. Ale od lat ja mam takie do dzisiaj stawki. To jest 1500 zł netto. 1500 zł netto. Snickers, czytałem taką nie tak dawno, tam to nie rób dramy, to robiłem za tego młodego chłopca. Znaczy, no tak, no był młodszy ode mnie na ekranie, ale tam jakoś pasowałem głosowo. No to Snickers zapłacił trochę więcej, ale generalnie 1500 zł minus podatek, tak mniej więcej to jest i proszę sobie wyobrazić, że są na przykład osoby, które potrafią grać reklamę 10 tygodniowo, 8 w miesiącu, 4 tygodniowo, 8 tygodniowo, jest cykl jakiś ciągły, są gratyfikacje za wyłączność. Na przykład, to była informacja, jest tam na stronie pana, który czyta Tyskie, Knapika, który mówi, pan Knapik nie czyta reklam, nie? To jest zastrzeżenie. Już żadnych innych, on czyta Tyskie, ma wyłączność na to i wtedy to są pieniądze nie milionowe, ale paru dziesięciotysięczne, no takie kupienie takiego głosu na wyłączność, więc absolutnie można wyżyć, jeśli się ma pracę i jest się lektorem wziętym. Czytanie filmów to z kolei tak w tej chwili może jest więcej, ale za jeden akt to jest 25 zł, ja znam taką stawkę, 25 zł za akt, a film fabularny, dajmy na to fabularny, dokumentalny też, jeden akt to jest 10 minut filmu. Więc jeśli film trwa 60 minut,
to 60 razy 20, 6 razy 25, bo to jest taka stawka za film bardzo przeciętna, prawdopodobnie teraz są one o wiele większe. Ale jak się czyta tych filmów tak, że wychodzi się rano o 10 z domu i wraca wieczorem z przerwą na obiad w środku, no to proszę sobie powiedzieć, to jest bardzo przyzwoity zawód, jeśli się go intensywnie wykonuje. Dzisiaj jest całe zatrzęsienie kandydatów na lektorów, idzie cała fala młodych, fajnych, dobrych głosów. Absolutnie. I wiadomość dla pani. 70% według badań tego stowarzyszenia naszego lektorów Rzeczpospolitej, do którego ja należę, czy oni wyciągnęli te badania, że 71 czy 8% widzów zdecydowanie woli głos męski. Lektorek u nas bardzo fajnie, zresztą jest bardzo mało. Co innego już jest w audiobookach, tam więcej kobiet czyta i czytają znakomicie. Naprawdę bardzo dobrze. To jest coś taka kobiecość i rzetelność, to jest niesamowite. No, pani Irena Lipczyńska, że pozwolę sobie ją wymienić, nie wiem, czy by zechciała. Oczywiście. Z Poznania. Moja koleżanka zresztą ze sceny w Gorzowie też tam była jeden sezon chyba. To czyta to, ja ją słuchałem, to pięknie czyta, taka czysta. Więc to są takie niuanse, o których by długo, długo mówić, a ja już ględzę tutaj wam, jak patrzę, ile to, 28 minut. No. Nie ma problemu, panie Zbigniewie. Tutaj widzę, że Krzysztof Kubiak jest dosyć aktywny i rzeczywiście zadaje pytania konkretne, więc ja tutaj przeczytam kilka. Tak. Czy nagrywał pan kiedyś w studiu opracowań filmów w Warszawie na ulicy Nabielaka? Tak, jak istniało, nagrywałem, nawet tam w pobliżu przez jakiś czas mieszkałem, nagrywałem tam co, nie pamiętam, ale to tam jeszcze był ten taki, to była taka, nie powiem fabryka, ale duży obiekt i bardzo, bardzo tam, jeszcze była inna technika w ogóle nagrywania, tak, na Nabielaka nagrywałem, chyba kilka razy, nie kilkanaście, ale kilka. Natomiast no, ominęło mnie to, że kiedyś trzeba było nagrywać bez pomyłki przynajmniej 10 minut. A ominęło mnie też to, bo nie dałbym rady, czytanie w ogóle na przykład w Kanciapie w Pałacu Kultury, a film szedł z... Właściwie lektor tylko słyszał dźwięk i nie widział obrazu. I były takie sytuacje, o których czytałem. Prosimy przerwać, Emina, całą Polskę idzie, a wszyscy wtedy siedzieli przy telewizorach, czyli 20 milionów spokojnie, albo tam może przesadzam, bo telewizorów tyle nie było, co ja mówię. Proszę przerwać emisję, ponieważ coś tam zostało pomylone, czy czegoś nie słychać, czy coś tam i tak dalej. No to były rzeczy czytane na żywo i to już była bardzo wysoka, że tak powiem, półka. Ja bym chyba nie dał rady, tak. A dzisiaj to jest... Pół słowa potrafią zmontować, a reklamy, no to inna technika. No to jest wspaniale. Teraz na te czeki, no już widziałem tu, tylko pan, jak czytał pan film Bestia i czy pan te prace, czy pamiętam. Słabo pamiętam, ale pamiętam, tak? Ja to nagrywałem chyba na Wałbrzyskiej w jakimś takim studiu. Tak, to pamiętam, bo widzę, że jest tam próbka też, łapię się na tym, że jest tam Bestia. No a odrębnym całą przestrzenią są audiobooki, ale tego nie zaczynam tematu, bo są pytania ważniejsze od widzów, także i one mnie kierunkują, ograniczając moją nadwerbalność. Ja to wynika z życzliwości. Czy ogląda pan filmy, które pan czyta? No wiadomo, nie chodzi o to, czy pan je widzi, bo musi pan je widzieć, ale czy potem już pan sobie domyślił, że o to chodzi? Oczywiście, na początku oglądałem i zachwycałem się. Znaczy, że tak ładnie wypadał. To znaczy, jeden z moich pierwszych filmów takiego serialu to był Alfred Hitchcock przedstawia. To zdaje się była seria, która już chodziła za mojej absolutnego dzieciństwa w telewizji. Też pamiętam. Podstawowej. I ja to czytałem i wtedy to właśnie była taka sytuacja, że film trwał 25 minut, około tam, a ja czytałem to drugie tyle, no to jest niedopuszczalne. No, przeczytałem całą serię, potem pytałem właśnie Marylki Ankudowicz, tej drugiej połowy Jacka Brzostyńskiego, pytałem jak tam wypadłem, bo oni w ogóle, Jacek Brzostyński i Marylka mnie sprowadzili do Warszawy, namówili na to i jakby za im mogę dziękować za to, że tutaj jakoś też się tam jakoś znalazłem, pomogli mi.
Natomiast ja ją pytam, jak ja wypadłem w tym czytaniu, nie? Ona mówi, wiesz co, no tak 3+, no 3+. Więc to też, no to też trzeba się umieć dostosować. Tutaj takim, tutaj Jacek Brzesciński, ale Piotr Borowiec, no to on czyta bardzo dużo filmów, jak wiemy. Natomiast uchodzi Piotrek za kogoś, kto znakomicie czyta fabułę. Bardzo dobrze. Tutaj połączę dwa pytania, bo jest od Lincolna i od Irona, że tak powiem. Co pan sądzi o metodycznym aktorstwie głosowym? Co mam na myśli? Jak postać jest pijana, to pije się, żeby się w nią wcielić i by brzmieć, że tak wyrażą się, realistycznie. A Iron pyta, co pan sądzi o tym, jak jest w Rosji na Ukrainie, że lektor męski czyta kwestie męskiej postaci, a lektor żeński kobiece? To ostatnie pytanie, ja oglądałem niektóre takie, tak właśnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie bardzo mnie to porywało, ale to dlatego, że w głowie mam, nie mogę tego ocenić, ponieważ w głowie mam system polski, typowo polski, a to nie wydaje mi się to jakieś złe. No, zasada jest pierwsza, ja tam mówiłem o tym treserze zwierząt. Lektor właściwie ma nam się wydawać, że my rozumiemy wszystko, nie? No to właściwie powinien być przezroczysty, niewidoczny. Tego się trzeba nauczyć, albo to jakoś trzeba mieć w sobie, bo to nie jest takie proste. Była sytuacja, kiedy powiedziano mi, że bardzo znany aktor, jaki nie wiem, bo o tym się nie mówi, musieli przerwać z nim serial, ale to już było dobre 12 lat temu, że musieli przerwać czytanie z nim, ponieważ on grał za wszystkie postaci, no nie do zniesienia, nie? Generalnie. Także to jest to pytanie, nie oceniam tego, ale wiem, jak to brzmi i nie wydaje mi się to złe, to jest kwestia kultury już takie. Przecież do dzisiaj ludzie się dziwią, co to u nas za system jest. W Niemczech wszystko jest dubbingowane. No. Tak. A my byśmy tego nie znieśli, no, głosem tam już Francuza, Niemca, nie wiem, mówi Brad Pitt, czy coś, to jakoś to jest już wpisane, teraz już tam można w oryginale słuchać, ale jednak ciągle lektorstwo jest potrzebne naprawdę, no ludzi niedowidzących i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze było jedno pytanie, tam wcześniej pierwsze, czy się trzeba wcielać tam? Tak. Nie, no to absolutnie, to nie. Czy co, na przykład gram pijanego, to muszę sobie golnąć? Nie. Metodyczne aktorstwo głosowe, znaczy ja nie wiem, czy to metodyczne, czyli no nie. To już jest sfera absolutnie. Zresztą pijanego bardzo trudno grać, a jeszcze w dźwięku, który nigdy nie kłamie, to jest naprawdę. Trzeba umieć. A na przykład rozwinę to pytanie, a żeby na przykład grać pijanego, nie tylko czytać, oczywiście nie być pijanym, ale żeby na przykład czytać te dialogi, jak ktoś jest pijany, też nie. To w dubbingu tak, jeśli jest się postacią. Dubbing to jest aktorstwo, nie? W dubbingu tak. No przecież te znakomite tam kreacje dubbingowe, czy Sztura, czy jeszcze tam innych aktorów. To są aktorskie sprawy, a w lektorowaniu w żadnym wypadku tam nie gra, tylko podajesz informację, jak pijany coś tam rzęzi, no to mówisz po polsku stonowanie, podrzucasz tekst, nie? Co on tam gada, nie? Tutaj właśnie na czacie jeden z widzów mówi na temat pana Borowca, że jak on potrafi, jak czyta, to potrafi klnąć. Proszę powiedzieć, bo ja to naprawdę znam odpowiedź na to pytanie, ale widzowie nie. Zacznę w ten sposób. Kiedyś Maciej Sztur ze swoim kabaretem Pożarcie nakręcił taki, zrobił taki sketch pod tytułem Fakerzy. I on właśnie był dedykowany polskim elektorom. I tam akcja się rozgrywa, Brooklyn, Nowy Jork, wchodzi dwóch, że tak powiem, gangsterów. Jeden mówi do drugiego, fuck you man, kurczę człowieku, what the fuck are you doing here? Co ty tutaj robisz? Do diaska. I czasami to jest naprawdę aż denerwujące, jak słyszymy, że bohater walnie wulgara. No nie mówię, że to jest coś najlepszego, ale w końcu ktoś ten scenariusz napisał, te dialogi. I potem na przykład pamiętam taką scenę jednym z filmu Vicky Dibble z Patrickiem Swayze, jak było słowo na F leci, a lektor terefere. Czy
lektor ma jakikolwiek wpływ na to, co czyta, czy pan już dostaje listę dialogową, że powiem tekst i pan po prostu tylko i wyłącznie czyta. Tylko i wyłącznie czytam i to jest właśnie, no nie powiem nieszczęście, ale generalnie jest tak, ale ten tłumacz przetłumaczył, to tak mało kto mówi. Boże, tylko jak on czyta? On. Zgadza się. W audiobooku ostatnio, oprócz takich no, akceptujących, bo tam w audiobooku czasami są niektórych są takie recenzje, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak pisze, coś mu nie pasuje, coś ma swoje i potrafi napisać tak, że to już zostaje w sieci i tam, o, ale lektor taki sobie, no to na przykład o mnie tak było, nie? A książka była tam przyjęta, wzięta i przeczytana tam, no, zgodnie z zasadami audiobooka, bo to jeszcze jest inna kwestia. To jest kilka odmian czytania. Poza tym, no, jakoś myślę, że trzeba trochę wiedzieć w ogóle o życiu, żeby też być przyzwoitym lektorem. Ale to nie mówię, że sami starcy. Na przykład mój realizator z radia, Darek, powiedział mi, że wyczytał, że w Anglii lektorem można być tylko do 50 roku życia. No, u nas czytają ludzie nawet starsi ode mnie. Nie? Także... Ja pamiętam pana Suzina, jak czytał Rio Bravo. To jego, bo rzeczywiście pan Suzin miał specyficzny sposób wysławiania się, mówienia. Pamiętam właśnie jego Burdett, Nathan Burdett. To po prostu brzmiało coś ciekawego. Z lektorami mamy tak, oczywiście, że my w większości nie znamy lektorów z twarzy. No wiadomo, są wyjątki jak pan Suzin, czy pani Czubówna, tak, no to wiadomo, że tam na przykład pan Knapik, po tym jak pojawił się w kabarecie, w jednym z kabaretonów, no to w tym momencie jest bardzo, bardzo rozpoznawalny, czy pan świętej pamięci Kozioł, który wystąpił w reklamie czegoś, jakiegoś środka na gardło, na głos. Tutaj też było pytanie, czy jest jakiś specjalny sposób, czy w jakiś specjalny sposób pan dba o swój głos, pielęgnuje go? Jak tutaj wchodziłem, to nie dla młodych, jak młodzi oglądają, przestrzegam przed tym, żeby w to nie wchodzić, to już jak stary Belfer mówię, stary, no jak Belfer, gasiłem właśnie papierosa, no na wizji się już teraz nie pali, są takie standardy, że nie można palić, ale ja nie mam jakichś takich szczególnych dbań o procesów czy też zabiegów. Natomiast no, dobrze jest no, o tę higienę dbać, czy nawilżać, czy dychać jakieś rzeczy, które tam coś mogą. No, najlepiej foniatry zapytać, co dobrze działa na strony głosowe. Byłem u foniatry pierwszy raz w życiu jakiś rok temu. No to powiedziała pani, że struny głosowe są troszkę grubsze, ale to widocznie od palenia. Ja nie palę tam jakiś ton papierosów, ale jednak palę, niestety, bo chcę, rzucam już dawno, ale taka ciekawostka, nie ciekawostka, tylko taka deklaracja na boku, nie udaje mi się. Także nie mam jakichś specjalnych, trzeba się wysypiać, ale jest taki moment, kiedy jak długo czytam, no to w audiobookach, bo czasami się 4 godziny bez przerwy, no może z przerwą 10-minutową, to tam się czasami, już teraz tam jakaś chrypka pojawi, trzeba oczyścić to gardło, odchrząknąć i idzie się dalej. Natomiast no, przy czytaniu takim dłuższym, no to jest dość, na tyle wymaga skupienia, że to jest dość energochłonne, czy dużo zmęczące. Ja jestem zwolennikiem, chciałbym czytać właściwie tylko reklamy, to jest fajne. 15 tygodniowo, albo chociażby 15 miesięcznie. I byłoby w porządku. Tak, 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 ale to ja takiego statusu nie mam, ale niektórzy naprawdę mają. To oczywiście ten 1500 to jest taka stawka podstawowa i gdzieś tam, bo są jeszcze większe stawki. Także no to już nie moja, to już nie, do portfela nie zaglądam nikomu. Nie? Ale, oczywiście. Ale taką orientacyjnie taką stawkę mogę powiedzieć. Dobrze, tutaj widzę, że nasi widzowie mają wiedzę tajemną, bo dosyć konkretne nazwiska pytają, ale zobaczymy. Czy zdarzyło się panu kiedyś pracować z Ksawerym i Jasieńskim? Nie, ale tam poznałem go, czy raz go jakoś widziałem. Znam jego córkę. To jest ten typ czytania takiego bardzo eleganckiego, trochę na koturnach.
bo można sobie zauważyć, że też właściwie dzisiaj już tak się nie czyta, ale tamta elegancja pana Ksawery Jasińskiego, jednego z pierwszych lektorów takiej, on taki ma w tej interpretacji taką, no nie zna, by jeszcze coś do elegancji bym dodał, taką, taki sznyt, no zostańmy przy elegancji. Mhm. Teraz chyba już nie czyta, ale była taka sytuacja, kiedy mnie do głowy przyszło, stojąc w metrze, dawno temu, to były początki Warszawy, i tam czytała jakaś dziewczyna, jakaś kobieta. Następny wysoki głos, no męczące, to było strasznie. Ja mówię, pójdę tam do nich, tylko nie wiedziałem, gdzie iść. Pójdę tam do nich i powiem, że im to nagram za darmo. Potem, jak się okazało, odnaleźli pana Ksawery Jasińskiego i przez jakiś czas, chyba jeszcze w tej pierwszej nitce metra, chyba jeszcze brzmi, ale dawno nie jeździłem, to nie wiem. To następna stacja metro Kabaty. Następna stacja Kabaty. Tak czytaj, nie śmiem go naśladować. Natomiast no, ja też sobie wyobraziłem, że świetnie bym czytał w metrze, albowiem schodzimy pod ziemię, więc ten głos, jedziemy pod ziemią, pod Wisłą, teraz już w takich no, kanałach, z którego no, trudno, to trochę, że on musi być spokojny, że on tam, że mnie się wydawało, że ja bym to przeczytał ładnie. Jak był taki konkurs, to wygrał go mój kolega z radia. Tutaj do ciekawy lektor. Ciekawostka, że na drugiej linii metra jest pan Maciej Gudowski, więc też Krzysztofie masz odpowiedź na pytanie, czy pan Maciej jest pana znajomym. Jest moim znajomym, widujemy się w radiu, kłaniamy sobie grzecznie, zazdroszczę mu, o czym mu nigdy nie powiedziałem, zazdroszczę mu jego długich włosów, spokoju, jest takim fajnym gościem, tak się go czyta daleka. Dzień dobry, cześć, to słychać, co tam. Tak, znamy się, widujemy, rozpoznajemy się. Jeżeli chodzi o te papierosy czy coś, proszę nie przyjmować. Ja akurat znaję zasadę, że ja poprawność polityczną całkowicie odrzucam, niespecjalnie mnie to interesuje, bo to, co na przykład dzieje się ostatnio, jeżeli chodzi o filmy, o aktorów, no to rzeczywiście, głównie oczywiście o Hollywood, to jest aż niesamowite, po prostu koszmarne i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, patrzymy, tutaj jeszcze kilka jest pytań i zaraz przejdziemy, bo ja też chciałem coś zadać, a dużo dzisiaj pytacie, bardzo mi to cieszy. Jeżeli się podoba odcinek, panie i panowie, łapeczka w górę, niech YouTube wie, że niech algorytmy YouTube'owe rozsyłają ten odcinek dalej. Pytanie od Domina. Ile czasu zajmuje nagranie audiobooka, dajmy na to 500 stron? Dosyć konkretne pytanie, nie wiem, czy pan zna odpowiedź. A bardzo konkretne mogę na nie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć, ile trwa nagrywanie przeze mnie audiobooka, który ma 358 stron. Ostatnio nagrywałem w studiu w takim profesjonalnym studiu, gdzie masa audiobooków się nagrywa, mam zaszczyt tam nagrywać. Taką serię wrocławskiego pisarza kryminałów, Pollak się nazywa, przez 2L, nie pamiętam imienia w tej chwili, Paweł Pollak chyba. I to była trzecia książka pod tytułem Powrót do męskości, taki tytuł jest tej trzeciej książki o przygodach tam komisarza przygodnego. I tę książkę, 358 stron, 4 sesje po 4 godziny w zasadzie mogłyby już wystarczyć, bo tak ja na godzinę nie mam takiego przerobu, jak niektórzy są lektorzy, którzy naprawdę czytając 4 godziny nagrywają 3 godziny materiału, to jest bardzo dużo w tych standardach. Ja się mieszczę tak mniej więcej ponad 2 godzinach, czy jakby połowę. No, tak pi razy oko to mówię, więc te 4 sesje nam nie wystarczyły z bardzo prozaicznego powodu i tu już jakieś intymne wyznanie. Otóż miałem, jak się okazało, później poszedłem u lekarza, miałem jakieś podrażnienie żołądka i co jakiś czas burczało mi w brzuchu, mimo że nie byłem głodny. No nie dało się, przerwa. I to zabrało mi dużo czasu. Ja tam mówiłem szefowi, że to mówię, co to jest do lekarza, jak to wygląda. No to też specyfika budowy organizmu, trudno na to. Ale akurat no to teraz już to jakoś mi nie dolega.
Natomiast generalnie taką książkę 350, dodajmy na to, ja bym 500 stron czytał 4-5, myślę, że w około 6 cyklach 4-godzinnych, 6 dni takich po 4 godziny. To mi się udało. Są lektorzy, którym to szybciej przeczytali, na pewno. Natomiast ja mam taki swój tam rytm. W porządku. Czyli mam nadzieję, że do mnie pytanie wyczerpała twoje pytanie. Czy w trakcie nagrywania, to albo tudzież przed, czy, no bo wiadomo na przykład, że w dubbingu jest reżyser, on jakoś to ogarnia. Czy jeżeli nagrywa pan, czyta pan coś, czy jest reżyser, który mówi, jak to zrobić, jak sugeruje coś? Decydowanie. Reżyseria dubbingowa też, tu wspomnę po raz kolejny Marylkę Ankudowicz wspomnę, ona jest reżyserem dubbingowym, bardzo dobrym, znakomitym. I ona wie od początku, o co chodzi. Świetne uwagi mi dawała, nawet jak tam jakąś postać małą kreowałem, ale w dubbingu polega też, są ludzie, są aktorzy, którzy łapiąc postać już lecą longiem, czyli mają time code, wtedy, kiedy wchodzą i pach, 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 pach. To jest tak jak z czytaniem filmu. A ja, ponieważ nie mam tej praktyki dubbingowej, to grywam tam malutkie postacie, jakieś wtręty, ale też nie mam takiego doświadczenia, że takiej umiejętności, żeby czytać kilka stron longiem już będąc w postaci. To jest duża zaleta i tu też chylę głowę. No, także przed tymi dubbingowcami, którzy tak potrafią, nie? Ale generalnie do dubbingu też można, no czytała też pani Kropkę Nadiej, co prowadzi, więc pani też brała udział w dubbingu, no to nazwisko tam miała dwa, trzy zdania, ale było Monika Olejnik, ktoś tam, jacyś ludzie, którzy są znani z mediów, też wzięli, to było takie na billboardach widziałem. Proszę bardzo, reżyserowała serial jak Marcinowka. Tak, Jan Kudowicz, Marylka Brzostyńska, tak. Reżyserowała takie Marcinio Chlebiwi, tak, chyba tak, tak. Nawet nie wiem, czy gdzieś tam Krecik i Panda to nie, ale Marcelino Chlebiwi, no nie wiem, czy nie brałem w tym jakimś mikroudziału, nie pamiętam już. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że lektorzy podczas czytania powinni pić tylko wodę? Czy tak naprawdę zależy od lektora, co sobie popija? Czy jest jakaś zasadność w tym aspekcie? To znaczy, generalnie, gdyby się popijało na przykład piwo, to raczej nie wiem, czy by się dokończyło czytanie, bo po jakimś czasie jednak no, ten język no, troszkę by odstawał od tej pierwszej części. Nie? Ale nie, no woda, kawa, to co komu tam, tak żeby nie, woda jest o tyle dobra, że no, żeby nie zasychało w ustach i tak, to, czy to prawda? Tak, prawda, podczas czytania, nie wiem czy tylko, ale głównie wodę się pije, jeśli już cokolwiek się pije. Proszę bardzo, więc mam nadzieję, że pan Zbigniew wyczerpał. Urban, zaraz przeczytam twoje pytanie spokojnie, najpierw chcę sam zadać. Brad Dourif to jest aktor, który podkładał głos pod laleczkę Chuckiego. Opowiadał, no oczywiście to sięgamy lat 80. i to dosyć było wtedy amatorskie w jego aspekcie, mówi, że kiedy nagrywał głos Chuckiego, robił to u siebie w domu. No i jedna taka scena, kiedy Chucky się pali, on tam oczywiście drze się, wrzeszczy, no więc on do tego mikrofonu w domu drze się, krzyczy i tak dalej, odwraca się, a w drzwiach stoi jego 10-letnia córka. Zobaczyła, co jest na ekranie, zobaczyła ojca, który piszczy i zaczęła krzyczeć, oczywiście to potem uspokajali ją i tak dalej. Jak to jest u pana? Czy zdarzają się jakieś takie śmieszne sytuacje, nieprzewidziane, czy raczej to idzie wszystko elegancko, profesjonalnie i nie ma wpadek? Nie no, w dubbingu no, nie mam takiego doświadczenia, żebym tam pamiętał jakieś wpadki szczególne. No oczywiście ja mam cały tam zestaw różnych wpadek jako lektor, który by chciał tam swoim głosem coś powiedzieć ludziom, mogę o tym opowiedzieć, to było w Gorzowie podczas meczu żużlowego, największa moja porażka życia, ale to już inna sprawa. Natomiast są jakieś, może nie wiem, ja nie znam takich przypadków, żeby coś szczególnie było
Z tego co wiem, to jak jest kurwa, to czytam kurwa, jak jest inne słowa, to się czyta. No już tak by się odchodzi od tego. Natomiast wielce, jeśli ktoś na angielski jest wielce, zresztą w ogóle dynamika aktorów, kiedy mówią jakieś wulgaryzmy pewnej ekspresji, to mówienie och do diaska jest po prostu no, śmieszne. To wspominał pan wcześniej, och do diaska, tak. No, ale to ta ochrona tam, no, film dla dzieci i tak dalej. W ogóle to uważam, że generalnie, no chociaż no, nie chcę tutaj, późno dzieci już chyba śpią, ale tam się tych dzieci chroni, a nie mów tak, a nie mów przy nim, a te tysiące rzeczy słyszę gdzie, ale jednak no tak, no trzeba dawać dobry przykład, no zostańmy przy tym. Nie pamiętam, nie mogę jakiejś wpadki takiej fajnej opowiedzieć. Jedyne co, no to pozwolę sobie, zaprosili mnie na mecz żużlowy, proszę sobie wyobrazić. Mecz żużlowy w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie ja w takich przerwach między biegami miałem rozbawiać publiczność, więc ja tym swoim zacząłem coś tam gadać. Ja nagle słyszę, myślałem, że zemdleję. A tu tam ile tych widzów, 2000, ile tam ten stadion mieścił, nie wiem. Wszyscy wyją, jak tylko się odezwę. Przerwałem to w ogóle, ja mówię, to już się nie... Ja nie wiedziałem, co się dzieje, nie umiałem tego zdiagnozować. Potem w tym, za to miałem dostać 200 zł, więc ten tam taki, ten jak tam siedziałem i coś czekałem, coś tam też już wtedy, tam jakieś piwo, to towarzyscy, po tym tak trochę, a tak przechodzi koło mnie, nawet nie patrzył na mnie, tylko tak mi dał 200 zł do ręki i poszedł dalej. Nie masz, spadaj. A ja byłem tam w Gorzowie przecież już dość takiej znanej z radia i tam ze sceny znany, no. Rozpoznawalny w każdym razie. Więc to była moja największa wpadka. Nie wyczułem tego. I zapytałem potem kogoś przyjaznego mi. On sam zaczął o tym mówić, taki, prowadził taki barek. Mówi, no panie Zbyszku, no nie mogło to się udać, bo pan burzył w ogóle moje emocje. To w ogóle nie o to chodziło. No. I to tego się trzeba było nauczyć. Psychologia tłumu. No. Tajemne rzeczy. Oczywiście. Jeżeli są tutaj jacyś fani czarnego sportu, wpiszcie w komentarzu Stal, bo to oczywiście Gorzów. Urban pyta, co pan sądzi o lektorze, nie o dubbingu, tylko o lektorze w grach komputerowych? Istnieje przynajmniej jedna seria gier z polskim lektorem i jest to Stalker. Co pan myśli o lektorze w grach? No, jeśli jest potrzebny, jak najbardziej. Dlaczego ma? Ja nagrywałem coś też do jakichś tam gier. Raz czy dwa razy, mało tego. To jest taki świat już, który być może wymaga młodszych głosów, ale niekoniecznie. No, to nawet się nie ubiegałem o takie. No, można też, no, mam takie pewne możliwości, żeby tam miałem taką przygodę w Radiu Z, gdzie czytałem bardzo poprawnie, a oni mówią, nie o to chodzi. No kurde, no nie o to chodzi. Ja mówię, to o co? Jak mam to czytać? Mówi, no tak, tam chodziło o takie przerysowania. Pan Wołodyjowski, dzisiaj, taki sobie styl. Ja tego nie umiałem załapać. Może raz załapałem, ale oni tam już brali tych, którzy szybciej to załapali, więc to są takie też pagórki no, w moim życiu. Zresztą nie każdy mnie lubi od razu. Widzę, że mamy wielu fanów czarnego sportu. Tutaj widzę Mozor, Lublin, Start, Gniezno, Unia Tarnów. Dajemy radę, panie i panowie. Misio pyta, dlaczego niektóre filmy nie są tłumaczone jeden do jeden z zagranicznego języka na polski? Przy wersjach często są używane inne zdania lub słowa niż w oryginale. To już jest działka tłumaczy, ale myślę, że oni kierują się tym, czym w ogóle tłumacze się kierują. Że no musi oddać ducha tej sceny, czy ducha tego przekazu. A czasami, tak myślę sobie, nie jestem fachowcem, że polega to też na tym, że jeśli się użyje słowa oryginalnego, to może w całym kontekście być przekaz niezrozumiały. Tak i tak mi się roi. Także sorry, że tak odpowiadam na pytanie, ale to tyle, co mogę sobie wyobrazić, bo... Zobaczymy, może kiedyś zaprosimy na kanał jakiegoś tłumacza, który zajmuje się tłumaczeniami filmów, może nam odpowie na to pytanie. Ale co też pamiętajcie, czasami są, że powiem, dopowiem to, co mówiłem ostatnio przy okazji odcinka z Szymonem, na przykład, bo często się pytacie, a czemu na przykład tytuł jest taki? Terminator elektroniczny morderca. Mówiłem wam wiele razy, że wtedy, kiedy film wchodził, w staropolskim języku jest słowo Terminator. Jest to uczeń, który terminuje
u majstra na nauce, no więc ktoś uznał, że to będzie adekwatne. No potem przy dwójce się już ogarnęli, że to powiem, Terminator był ogólnie znany, więc troszeczkę inaczej to wyszło. Chciałem zapytać, mówił pan, że właśnie mnóstwo nowych lektorów jest. Ja przyznam szczerze, jak przeglądałem właśnie, bo kiedy szukałem, chciałem kogoś zaprosić do programu, rzeczywiście mnóstwo osób jest i to są, tak jak pan mówi, specjalizacje. Ten robi tylko na przykład reklamy, ten robi tylko i wyłącznie filmy. Czyli domyślam się, że popyt cały czas na pracę lektora jest, bo no niby wszyscy, inaczej, dużo osób mówi, kurczę, ja tam wolę film w oryginale albo z napisami, lektor tylko denerwuje, przeszkadza, bo rzeczywiście nie słychać aktorów, bo wiadomo, dźwięk głosu musi być filmu troszeczkę ściszony. I zapomniałem, o co chciałem zapytać. Zakręciłem się. Czy lektor jest potrzebny jeszcze ciągle, tak? Tak. No przecież... Nie ma jeszcze takiego systemu, który proponuje Szymon Hołownia, żeby dzieci po podstawówce wychodziły z płynnym angielskim. Angielskim, nie mówiąc już o innych językach. No, proszę sobie wyobrazić czytanie filmu. Czytałem taki film w języku, już którego nie potrafię, kurdyjskim chyba. Był taki film. Czy czytanie w języku chińskim. No, jak sobie z tym lektor poradzi, no z angielskim to już, ale to też nie, bo też dobrze być osłuchanym w angielskim, bo jest najwięcej takich filmów, ale trudno wymagać od lektora bycia osłuchanym w języku chińskim, czy jakimś innym, takim trochę dla nas, dla naszej strefy egzotycznym. Jest zapotrzebowanie, to wspominałem o tych badaniach tam sprzed 2 czy 3 lat, może 5, że wolą mężczyzn, że słuchają, przecież masę osób. Ja osobiście łapię się na tym na Netflixie, jak oglądam seriale, że ja wolę napisy, ale też trafiam czasami na polskiego lektora i wtedy znowu łapię się na tym, że ja raczej patrzę na obraz i co się dzieje, niż czytam, a są takie filmy jak na przykład Kochane kłopoty, polski tytuł, gdzie ta werbalność jest, no to błyskawicznie, po prostu te napisy są robione, są chyba też jakoś maszynowo, choć z reguły poprawnie po polsku, ale też się zdarzają wpadki, brakuje jakiegoś słowa w daniu i tak dalej, i tak dalej, no to ja tylko głównie czytam, o co chodzi, i tylko zerkam na obraz. A lektor mi pomaga czasami, bo już teraz nie ma lektorów, którzy psują to film, bo lektor psuł wtedy, kiedy to wszystko się zaczynało, robiono to gdzieś w domu, w piwnicach, najczęściej fotograficzne, to robili absolutni amatorzy, absolutnie, to nie dało się tego słuchać, więc lektor może zepsuć film i tak dalej, ale dzisiaj to już jest ten poziom, że raczej się to nie zdarza, żeby bardzo, bardzo jakoś przeszkadzał. I jest zapotrzebowanie, przecież ja już mniej, ale moi koledzy, że ta cały Netflix wszedł, Amazon, przy tych filmów jest multum, ktoś musi czytać, żeby człowiek gdzie jakimkolwiek innym mieście, w Warszawie także, Krakowie, który nie zna angielskiego, ma lat 35, 50, 70. Osoby starsze. Tak, żeby oglądał i słuchał. No. Także lektorzy są potrzebni nadal. Zgadza się, oczywiście, że tak. A pan nagrywa głównie w studio, czy w domu? Woli pan u siebie, czy woli pan wybrać się do, że powiem, do biura, do studia? Pandemia zrobiła coś takiego, sprokurowała coś takiego, że zrobiono mi solidne, takie wielkie, nie będę pokazywał, bo to zastawki, to jest taka zastawki w rogu. Miałem swój mikrofon, ale on taki do komputera, to był ten Rode, ale no, dostarczono mi profesjonalny mikrofon, bo nagrywam w domu te zapowiedzi programów i informacje o programach, co jest tam, to wymaga pewnej interpretacji, nie tylko taki program, tylko na przykład jak jest czas na pogodę, to trzeba powiedzieć, co tam będzie, że będzie to i to, i to, i to, i tam, żeby to tak zachęcić, więc ja w tym robię teraz w radiu. I wówczas, to pan misję opowieści, opowieści pełne treści, aha, wiem o czym, może do tego wrócę, rozumiem, teraz sobie skojarzyłem. No także, o czym ja mówiłem, że... O zastawkach, o mikrofonie. O studio swoim, tak, bo tak
tym pytaniem. I ja nagrywam w domu. To problem jest taki, że jak na przykład ktoś coś przywija, czy robi remont, to jest niemożliwe, żeby nagrywać. Albo no jest, mieszkam na parterze, no okna są dość szczelne, no ale na przykład zaszczeka pies. Także to trochę wszystko trwa, ale już to sobie na tyle opanowałem, że ja nie montuję tego, znaczy montuję takie, jak tam znaczniki robię. Najczęściej robię taki znacznik i wtedy widzę, że to wyskakuje, tam potem jeszcze robię takie, że to wiem, że to trzeba dołączyć, no to tak amatorskie, tak. No ale to zostawiam potem chłopakom, Maćkowi i Darkowi, którzy, z Polskiego Radia, którzy to no, tam masterują i to jakoś tak sensownie brzmi, więc nagrywam w domu. To jest bardzo, nagrywam też lektora do takiego programu w Telewizji Polskiej Oceleni Rafała Porzezińskiego. Teraz na razie jest przerwa, nie wiem, czy od września będzie ten program. To jest mowa o ludziach, którzy wyszli z uzależnień różnych. Kapitalne historie, kapitalne, może łeb urywa. No i dla nich też tutaj dostaję tekst, no tam z telefonu i to sobie nagrywam tak swobodnie. Te dwie rzeczy nagrywam w domu, ale audiobooki zdecydowanie wolę nagrywać w studio i w takim DFM, to jest studio, które nagrywałem ostatnio, tę trzecią serię. Premiera będzie 6 września. A wcześniej jeszcze nagrałem tego samego autora, jakby no pierwsze dwa tomy, nie wiem, on pisze czwarty, być może też będę nagrywał, zobaczymy, czy mnie zatrudnią. Więc audiobooki też są takim rodzajem pracy, który jak jest godnie płatny, to powinno być nie mniej niż 200 zł dla lektora, nie mniej niż 200 zł za godzinę gotowego tekstu. Tu nie zdradzam, bo każdy ma różne stawki i o tym się nie mówi, natomiast to jest przynajmniej takie minimum godnej stawki, to jest 200 zł, 250 bym powiedział nawet, za godzinę gotowego tekstu. No to też można, jak ktoś nagrywał jeden, drugi, trzeci, dwa w miesiącu, no to na przykład ma, nie wiem, 13 godzin razy 200 zł, no to już tam jakaś kwota jest, dwa audiobooki w miesiącu, no to dodatek do pensji, czy do jakiejś tam, jeśli mówimy o finansach, bo też o tym jasno trzeba powiedzieć, że to są zawody, które życie z głosu, trochę podćwiczonego, trochę no tam podrasowanego w sensie takiej pracy z samym sobą, dykcyjność i tak dalej, ale jednak jest to dar genetyczny, czy Pana Boga, no to jest opłacalne, jeśli się jest wziętym lektorem. Tak jak pamiętam, kiedyś Piotr Franczewski opowiadał, że bardzo często mu się zdarza, że ludzie zaczepiają go na ulicy i: Panie Piotrze, Pan mi nagra jakąś wiadomość na pocztę głosową, bo rzeczywiście taki głos tak bardzo, bardzo charakterystyczny. Czy to Pan Klek, czy Franek Kimono? No, nie wszyscy Franka Kimono jeszcze pewnie no, pamiętacie. Ja pamiętam. Oczywiście, że tak. Pierwszy rap, jakoś tak to tam gdzieś ala rapowe to tam zaklinikowane. Tak, czy to Bruce Lee, Clean Karate Mistrz, czy Disc Jockey. I pytanie techniczne od Lincolna. Jakiego mikrofonu i interfejsu Pan używa? W jaki sposób Pan wygłuszył pomieszczenie? To znaczy, mnie to zrobił kolega fachowiec. Takie zastawki zbił z desek aż po sufit, wewnątrz wykleił takimi gąbkami, z takimi dzióbkami na zewnątrz, nie wiem, co to dokładnie jest interfejs, może wiedziałem, ale teraz zapomniałem, chyba kartę mikrofonową, kartę głosową chodzi, nie wiem jak ona się nazywa, mam taką, kupiłem za 200 parę złotych, zainwestowałem, a mikrofon mam, trzeba by wymienić mikrofon, jak najbardziej popularny sobie przypomnę, bo tyle razy już to mówiłem. Dobrze. Typowo radiowy taki. Nie jest to taki, jak tutaj pan Marcin ma, ale w taki sposób jest usytuowany, tak? Taką z pop filtrem i tak dalej, ale to troszkę inne. Jakie są mikrofony, panie Marcinie? Rode. Tak. Przyznam szczerze, że akurat ja używam, to jest Blue i Yeti. Nie znam szczerze, powiem szczerze. Kilka miesięcy temu byłem na bieżąco, bo wtedy akurat zmieniałem mikrofon, a teraz... Wymieni mikrofony, jakie zna, to tam będzie ten, który ja mam. Typowo radiowy, tak jak w studiach, wie, taki szary w koszyczku, no tak, taki mam mikrofon. Dobrze. Jaki najbardziej egzotyczny film... Chyba bardziej chodzi o to, jaki najbardziej był egzotyczny film, z jakiego kraju pochodził. Chodzi pewnie o to, że z jakiego najbardziej egzotycznego kraju film pan czytał. No myślałem, ja chodzi... To był głośny film, chyba kurdyjski nawet, dość taki znany, coś tam było z koniami, no właśnie, koniami.
I to był język taki, no, około kurdyjski, czy jakiś tam. No teraz, jeżeli jestem nastolatki, to i tak pamiętam filmy, w których pan udzielał głosu oraz Z Rancha. No co ja tam czytam na telewizji, taki dłuższy serial, który był kilka razy powtarzany. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Może dzięki temu spotkaniu okazuje się, że tam ktoś mnie zna jeszcze i pamięta. Na Pik Czubówna, zgadza się. Napik, Jacek Wrzostyński, Piotrek Borowiec, jeszcze inni, Gulbierz. Lucjan Szołajski. Szołajski, no to są takie lektorskie gwiazdy, no, prawda? Mhm. Tutaj widzę, że mamy kolejne pytanie z wiedzy tajemnej. Jak pan poznał dyrektora Teatru Polskiego Radia Janusza Kukułę? Mnie poznano z nim jako autora słuchowiska. Poprzez pana Jacka Raginisa, to ostatnio tak, to tam gościłem częściej w Teatrze Polskiego Radia. Jacek Raginis to jest reżyser tego filmu, do którego zdjęcia niedawno się ukończyły, Czas na pogodę. Według mojego, na podstawie mojego dramatu napisał pan Jacek Raginis scenariusz. No i też Jacek Raginis reżyserował Czas na pogodę jako słuchowisko, reżyserował jeszcze dwa takie słuchowiska, które gdzieś tam mi zlecono, o powstaniu na Syberii, no, był taki czas, a żebym się tak znał z panem Kukułą, to raczej nie bardzo dzień dobry, nie? No, raczej go rozpoznaję, to już jest próg taki wysoki, że autor tam robią, a potem tylko czeka na honorarium 90 dni. No, w radiu akurat krócej. Dobrze, tutaj miałem jedno pytanie ciekawe i tutaj widzę, że podrzucają osoby mikrofony. Lincoln pisze Rode Podcaster, Procaster, Shure. Urban. Nie jest to Shure. Rode miałem taki, ale on się nie nadawał. Novox NC1 pisze Urban. Przynajmniej ja nie umiem, bo może to są jakieś symbole. No dobrze, no ale. Znany taki, no to jednak ja coś nie. Biologicznie w ogóle nie czuję się na 68 lat, a tu akurat takiej rozmowy przypomina mi natura, że chłopie, no demencja cię prawdopodobnie nie minie, chociaż robię co mogę, pracując intensywnie, refleksyjnie, nad umysłem. Słuchajcie widzowie, umówimy się w ten sposób, że ja poproszę teraz pana Zbigniewa, żeby kiedyś tam sprawdził i jak mi napisze, to za tydzień albo dwa na przykład odpiszę wam jakiego. Chodzi tam, szkoda czasu na to. Dokładnie. To jest ciekawe pytanie tutaj od Pawła Lisowczyka, ja akurat zredaguję. Czy jest coś, czego odmówił pan czytania? Tak, nie wiem czy... Dobrze, pomijmy nazwiska. Zastanawiam się, czy wymienić tę gazetę. Domyślcie się, o jaką gazetę, ma w tytule gazeta, chodziło. Była też tam pani redaktor znana z tego, że chodziła z kamerą 30 centymetrów od twarzy posła albo ciągle za nim. Był taki epizod pewnego posła, który wypowiadał się dość drastycznie i ma opinię awanturnika. Już teraz o nim mniej. Ale jest to poseł nie dzisiejszej rządzącej partii. Znalazłem się w sytuacji, gdzie gazeta miała wchodzić, nie chodzi o wyborczą, domyślajcie się, nie, jak ktoś napisze dobrze, to nie potwierdzę, żeby nie wchodzić w jakieś tam, nie chodzi o parę, ale nie ma znaczenia. Mhm. Po co burzyć tam jakieś umysły. I przeczytałem tekst tej reklamy, którą mam pomijam, że zaproponowano mi stawkę wówczas, aby miała być telewizyjna reklama, 400 zł, to nie jest tak, że ja tego nie zrobię, za darmo potrafię zrobić akcję, to nie jest problem, mieli tyle, to mają tyle, ja się w ogóle tak umawiam, to co nie burzy i waszych możliwości, i mojej godności, tak godności mojej, no to co jest możliwe i tak dalej, to są takie tam, jakoś to generalnie się orientują w stawkach, mniejsza z tym o stawkę, ale tam była taka treść, której nie powtórzę, sugerowała, że pewien bardzo znany polski przywódca, który był trochę za granicą, już wrócił,
sugerowano mu, że jest w jakimś sensie jego polityka miłości zabija. Ja mówię, ale przecież ja tego nie przeczytam. No co pani? Ja jeszcze nie wiedziałem, że to jest ta pani redaktor S, że tak się powiem, S się nazywa. Jeszcze nie wiedziałem, ja nie przeczytam tego. To jest absolutnie, ale co pan, nie, musimy walczyć. Dodam, że to strona prawicowa, która w ogóle z tym moją pracą w radiu i telewizji, to są szczęśliwe zbiegi okoliczności, ale ja tam raczej zostałem zatrudniony nie ze względu na... No nie, ale to jest inny temat, to może być mało interesujące, natomiast no, ktoś tam uważał mnie za fachowca, że się przydam. No i wtedy odmówiłem. Ja to była ta jedyna reklama. I odmówiłem też po pewnym czasie, bo najpierw to czytałem, takie filmy to nie były, soft porno to było, czyli tak około 3 minut, fajne do czytania, bo 2-3 minuty jakiegoś dialogu, który wprowadzał sytuację łóżkową, a potem już wyrafinowane, bardzo piękne zdjęcia, niewulgarne, no trwało tam 3, 7, 15 minut, także to się tak człowiek oglądał albo nie oglądał, no to i potem no, tam się wchodziło za jak, albo przesuwano to po prostu i tylko, więc taki film pewnie 1,5 godziny można było przeczytać w 15-20 minut, ale w pewnym momencie powiedziałem, wiesz co, to jakoś nie bardzo jest zgodne z moją taką etyką, no ja mam taką, no tam brać udział w tym takie popularne, no niby właściwie to co to, no ale pan Knapik miał taki, głośno było o tym, że przeczytał jakiś tekst, on został tak wmontowany, że wyszło na to, że czepiali się, że pan Knapik jest jakimś rasistą, czy coś, no to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie? Słuchajcie, nie będziemy mówili, o którego polityka chodzi, bo nie o to w tym programie chodzi. Nie, aczkolwiek powiem wam tylko tyle, że nie wiedzieć, czemu mam teraz ochotę na porzuć gumę. A jaką, to też się może się domyśleć. Słuchajcie, pytamy pana Zbigniewa dalej, i to było fajne. Czy istnieje film, którego pan jeszcze nie dubbingował, nie czytał, a bardzo by pan chciał? Czy jest taka jeszcze perełka? Czy ma pan takie marzenie, żeby kurczę, ale ja bym ten film Tarantino albo Coppoli na przykład przeczytał? Nie mam takich marzeń, chociaż nie chciałbym wchodzić w jakieś sabotowanie własnych sukcesów, ale też trzeba jakby w takich sytuacjach mówić o pewnych wpadkach. No, że miałem do czytania film, ja dlatego to mówię, to przeżyłem jakoś tak, bo wiedziałem, że coś, albo byłem zestresowany, coś było tak, że dostałem do czytania film Chicago, który wchodził taki głośny. Ja go przeczytałem do końca, ten film, ale widocznie tam, czy interpretacyjna, wiem, że potem w wypożyczalniach był, już Piotrek mnie poprawił, Piotr Borowiec czytał potem ten Chicago, czyli to się zdarza też w życiu lektora, że zmieniają lektora, ponieważ się okaże, że on albo no nie brzmi akurat w tym filmie, taki musical, to raz miałem taką też, czyli ten Żużel, co wspomnę, w Gorzowie, nie wyczułem klimatu, w ogóle myślałem, to może tak jak w radiu, a to w ogóle to burzyło ludzi. No. To są takie nauczki, z którymi ja absolutnie jestem gdzieś tam pogodzony, właściwie dzisiaj rozbawiony. Przeszło, minęło, to ludzie tego nie pamiętają, być może ktoś słucha, kto był na tym meczu, to trudno mówić, przy dzisiejszych środkach jest to możliwe. No. Tutaj widzę, że dzisiaj nasi widzowie mają wiedzę tajemną, więc panie Zbigniewie, nie zdziwił się, jakby oni na tym meczu na przykład byli albo to pamiętają. Dobrze, patrzymy. O, Iron, mam ochotę obejrzeć kreskówki o pewnych opowieściach. Tak, to też wcześniej Misio napomknął na ten temat. No to już chyba pytanie było, że jaki był film, który pan czytał, umówmy się, Pawle, że czytał, jaki pan czytał, a nie był pan zadowolony z efektu, ale o tym już chyba mówiliśmy wcześniej. No był to, myślałem, że to jest dobrze, ale potem jak słuchałem, to ten właśnie Alfred Hitchcock przedstawia, później nie pamiętam, raczej jak już to mnie tak prowadzono, że doprowadzono do takiej formy emisyjnej na tyle, że to nie przeszkadzało, ale tam Misio mówił o opowieściach pełnych treści. Tak. To są takie opowiadania oparte biblijne, krótkie opowiadanka, i tak poznałem, ciekawostka, poznałem kompozytora,
Cieszyńskiego. O! Kurde, imię, no właśnie. Ale ma na imię Cieszyński. Jego żona ma na imię Anna Cieszyńska, że wspomnę. Cezariusz. Cezariusz Cieszyński, tak, tak. Cezariusz Cieszyński zmarł na COVID. A zrobił i aranżował piosenkę końcową do słuchowiska Czas na pogodę i ta piosenka wchodzi też do filmu, też będzie śpiewana w filmie. Jego kompozycji, jego aranżacji, do moich słów. To jest piosenka też tytuł Czas na pogodę. I Cezariusz, wspominam go, zmarł. Nie dostał się miłego wieczoru, tak, nie dostał, no nie doczekał czasu szczepionki i no, tutaj skłaniam głowę w hołdzie dla jego pracy takiej, znaliśmy się dobrze, bardzo go lubiłem i on był autorem, znaczy poprosił mnie, żebym przeczytał te opowieści pełne treści, tak. Tak, to chyba o to chodziło. Tak, domyślam się. Słuchajcie, jak sobie właśnie teraz pisałem, jak piszecie w YouTube'a opowieści pełne treści, jest całe słuchowiska 39 minut, 35 sekund, także możecie spokojnie sobie odsłuchać. Takie jest akurat. To jest Biblia w piosence i właśnie są informacje o panu Cezariuszu Cieszyńskim. Dobrze, tutaj miałem jeszcze pytanie, rzeczywiście. O, Krzysztof przypomina, miał pan wspomnieć o czytaniu w kinie na żywo. Tak, już zapomniałem. Wyglądało to tak, że musiałem iść do kina, kino było vis-a-vis teatru. To był film o takim, może pan będzie wiedział, to stary film, o mordercy, który był przebrany za klauna. Morderca przebrany za klauna. Tak, tak, jako klaun mordował. I tego było, a jeszcze drugi mi się przypomniała kwestia, to było też zabawne w Gorzej Wielkopolskim w kinie, więc zatem, nie zaczyna się od więc, zatem ja czytałem, najpierw obejrzałem go chyba, tak, musiałem go obejrzeć rano, tak mi dali możliwość, a potem już czytałem w takiej loży balkonowej przed mikrofonem, tak jak to było kiedyś na konfrontacjach filmowych, to się też tak czytało też na żywo w kinie. I ja wtedy czytałem tych seansów raz, dwa, trzy i może na drugi dzień, ale to już potem po drugim razie, po seansie już następny już był taki, już było lajtowo, już wiedziałem, co się będzie wydarzyło. No to, także to jakoś poszło przyzwoicie. A właściwie wcześniej jeszcze, chyba tak, byłem w Teatrze w Gorzowie, potem w Teatrze w Zielonej Górze, to ja czytałem z kabiny, obok stał projektor, a mnie dyrektor Marcinkiewicz, już świętej pamięci, który był dyrektorem kina, tak, tak, ojciec premiera, on zaprosił mnie, żebym czytał Dziecko w opałach, nie, Brzdąc w opałach, taki był film. Tak. Ja ten film czytałem przez taką kratkę, chyba stałem nawet cały czas i czytałem, ponieważ dzieci czytałem z napisów na ekranie, musiałem zdążyć z tym napisem na ekranie, który tam ludzie dorośli czytali to, ale oprócz tego słyszeli mój głos, więc to też była taka incepcja, przygoda. Chcę dodać, że dostawałem wtedy, bo to może kogoś zainteresować, 10 zł od filmu. O, widzicie. Ja też pamiętam taką sytuację właśnie w kinie Marzenie w Tarnowie. Nie skarżę, tylko informuję. Poszliśmy to właśnie z klasą, no i też był problem, bo film był zagraniczny, nie był dubbingowany i też potem jakaś pani poszła do że powiem, budki projekcyjnej i czytała, koszmarne to było, pamiętam, że to było koszmarne, no ale to wiadomo, nie każda pani nauczyła. Były napisy na ekranie, tak? Tak, i ono właśnie z tego czytała. Które nie mogły tak szybko czytać. Nie, my wtedy byli bodajże w drugiej albo w trzeciej klasie, więc to, podstawówki oczywiście, więc wiadomo jak jest. Urban pyta, czy zgodziłby się z pan stwierdzeniem, że osoby zajmujące się głównie miksem oraz masteringiem dźwięku to także artyści? Słyszałem o tym głównie w branży muzycznej, ale ciekawie. Decydowanie. Wszystko, co czytam, to ja im mówię, słuchajcie, to nie ja czytam, to wyście z tego. Reklamy, to już mistrzowie świata. To, co w radio robi Darek, Maciej, no nie wymieniam ich nazwisk, bo może sobie nie życzą, to jest absolutne mistrzostwo świata. Ja w ogóle, to jest dla mnie jakiś, że tak użyję, kosmos, nie? Tak, z ich rąk wychodzi jakby moja wartość dopiero. Że teraz jak mówię, to raczej trudno jakby skojarzyć mój głos, nie? Z filmem, czy z jakąś reklamą, kiedyś reklama Audi, a ostatnio też tego Snickersa to nie liczę, ale tam
są domy tam o kuchniach czy lodówkach Samsung, lodówki Samsung, to czytałem taką właśnie, to lekko. Ale to inaczej już brzmi po masteringu. Absolutnie uważam, że są to artyści, jeśli w ogóle artyści. Dobrze. Czy wyjdzie w najbliższym czasie jakiś film albo audiobook, gdzie można będzie pana posłuchać? 6 września jest premiera, tak to się nazywa, jak to się będzie odbywało, nie wiem, premiera audiobooka, chyba tak się odmienia, audiobooka na Storytel. Powrót do męskości Pawła Pollaka, przed 2L się Paweł Pollak, przedłużone L. To jest jego trzecia książka z serii o inspektorze przygodnym. To ostatnio co nagrałem. Dobrze, więc będziecie mogli panie i panowie posłuchać. Będę informował, oczywiście ja będę miał jakieś informacje, a Krzysztof Kubiak to jest rzeczywiście dzisiaj osoba, która zna wiedzę, ma wiedzę tajemną, bo warto dodać, że dubbingową wersję Brzdące Popała reżyserowała Maryla Anna. Tak jest, zapomniałem to, dziękuję panie Krzysztofie. Tak jest. Ale pan Krzysztof pyta, czy znał pan Janusza Świętej Pamięci Kozioła? Tak, znałem, widywaliśmy się, rozmawialiśmy. Pamiętam, że o jego szczęściu z kobietą, która się pojawia w jego życiu, a potem no to już jakaś tragedia. Dobrze. Choroba. No, niestety. Nie wiem, masę czytał. No, odszedł. Króciutko było i odszedł. Pawle, powiem w ten sposób, o tym było wcześniej, możesz sobie cofnąć odcinek, mnóstwo, pan Zbigniew, mnóstwo seriali, mnóstwo filmów, teatru, telewizyjnych, więc możesz sobie jak najbardziej zobaczyć. Czy... Tak, no, M jak miłość, Na wspólnej, to są epizody, albo Leśnika, no tam mogę taką ciekawostkę dodać, ostatnio M jak miłość, znaczy dla mnie ostatnio, to już było tam zimą, w listopadzie zeszłego roku były zdjęcia, miałem grać takiego leśnika, takiego zawodowego, przebrałem się w ten kostium leśnika, wszystko było elegancko i idę tam na plan bliżej tych zdjęć, tak popatrzeć z tyłu za kamery i nagle przychodzi do mnie chłopak z tam takiej obsługi, nie wiem co on tam robi, no ale tak idzie i tak mówi, ale przepraszam bardzo, ale my tu mamy zezwolenie na zdjęcia tutaj w tym lesie. Bo ja mówię, wie pan co, no nie bardzo. Ja właśnie przyszedłem tutaj po to, żeby wręczyć każdemu z ekipy po 500 złotych mandatu. A on mówi, ale dlaczego? Proszę pana, gram tutaj leśnika. No tak, takie żarty mi się tam trzymały. No. Słuchajcie, tylko powiem z tego, co tutaj patrzę właśnie, bo film web jest nieaktualny, to akurat nie dziwi, z IMDB czytam, panie i panowie, Royst. Oczywiście nie są wszystko, jak pan Zbigniew mówi, wielkie role, ale są Royce, Stulecie Winnych, M jak Miłość, Leśniczówka, Rysa, Kolejna Miłość, Ocaleni, Korona Królów, Pierwsza Miłość. No jest kilka teatrów telewizji, Na wspólnej, Na dobre i na złe, Ojciec Mateusz, Barwy Szczęścia i tak dalej, panie i panowie, nie będę czytał, bo tego jest rzeczywiście całe zatrzęsienie i dobrze, nawet jest Oficerowie i bardzo mnie to cieszy, bo to akurat według mnie dosyć ciekawy serial. Panie Zbigniewie, czy... Dodam tylko, że w Royście mnie nie zauważycie. Znaczy, nie jestem wycięty, ale no, taki epizod, ale zapłacili zgodnie ze stawkami, wszystko okej. Okay. Cały dzień kręcenia, ale to... Guardian in the Court, więc to myślę, strażnik w sądzie, tak? Tak. No, takie role gram też. Nie, ale też są i fajne, w Rysie, gdzieś tam takie fajne. Uczciwa praca, według mnie żadna płaca... nie hańbi, jeżeli jest oczywiście uczciwa. Chciałem zapytać, bo oczywiście no domyślam się, że technicznie jest wielki przeskok od tego, mówię, co było kiedyś, ale chodzi mi o, powiedzmy, o czasy, kiedy no domyślam się, VHS-y się rozwijały, był rozkwit w Polsce, czyli lata 80. To technicznie to było, co było wtedy, co było teraz, jest no pewnie ziemia a niebo. A czy są jakieś inne, no oprócz tego, konkretne, ogromne różnice zauważalne dla pana jako dla lektora? No, jeśli o mnie, to bym powiedział tak, ale dobrze, nie będziemy tym światem regulować. Jeśli o mnie chodzi, no to te możliwości montażowe, no to jest ta szybkość, nie traci się czasu. Na VHS chyba nie, w tamtym czasie nie czytałem. W tamtym czasie byłem, to był ten czas takich moich bycia w teatrach, nie, grania w teatrze.
ale to co dzisiaj, no, tak jak to wygląda, no to jest, a jeszcze będzie lepiej. A jeszcze może będzie tak, że będzie się kupowało głos lektora i potem to już maszyna będzie robiła, nie? Ale jak maszyna czyta, no to przynajmniej na razie to słyszymy na dworcach, nie? Tak. Dowiemy się co, tylko że to no, nie stwarza klimatu, takie jak czasami było na żywo. A jak było na żywo na dworcu, to czytała tak pani, najczęściej pani, że w ogóle nie było słychać o co chodzi i tym się nie przejmowano. Generalnie nie teraz dopiero na przykład nagrywają firmy profesjonalnych lektorów do powitań, nie? Mhm. Teraz, od jakiegoś czasu, ale kiedyś to mówię, ale po to, nagrała tam sekretarka, dzień dobry, firma taka i taka, to już jest wizerunek. Jak ja słyszę zawodowego lektora, to ja wiem, to poważna firma, przynajmniej to jest takie moje uczucie. Są jeszcze pytania, nie będę się rozgadywał, bo jeszcze pytania są. To jeśli tak, a propos tego, co pan mówi, przypomniałem się od razu Miś i pani Winiarska, która właśnie na lotnisku czytała kluchę do buzi, porządku, malu. Rzeczywiście. Posiadacz wiedzy tajemnej, czyli Krzysztof Kubiak pyta, czy znał pan osobiście Lucjana Szołajskiego oraz Zdzisława Szczotkowskiego? No. Szczotkowskiego znałem osobiście, bardzo się tak jakoś lubiliśmy. Lucjana Szołajskiego chyba nie wiem, czy spotkałem na swojej drodze, bo to już był taki czas, ale być może, natomiast Zdzisława Szczotkowskiego na pewno. Pamiętam, jak mówił mi, słuchaj, coś mam z gardłem, no mówił, że to tam jakiś rak, coś tak wspominał, już teraz może mogę to powiedzieć. Pamiętam, jego pracowała w takim studiu, jego piękna córka, piękna to była też osoba młoda, taka no wtedy 20-letnia może. I Zdzisław tam, żeśmy się dogadywali, tak, żeśmy rozmawiali często o różnych sprawach życiowych. No ale potem opowiadam, jaki samochód sobie kupił, jak do Łodzi jedzie, nie pamiętam, jaki to był samochód, ale taki jakiś fajny, wypasiony, taki, tego typu. Dobrze go wspominam, bardzo, bardzo ciepły człowiek był taki. Lancel dopisuje, że ten lektor komputerowy to jest Iwona, tak? Ja pamiętam, to jest masakra, można słyszeć, to jest syntezator mowy bodajże. Ale tak jak pan właśnie mówił, że będą roboty czytały. W tym momencie w Ameryce jest planowany film. W tym momencie nie znam szczegółów, ale chodzi o to, że chcą użyć znanych aktorów, którzy już nie żyją tam od kilkudziesięciu lat i po prostu przy pomocy bodajże technologii motion capture, czyli tak jak są różnego rodzaju w gry czy postacie animowane i właśnie chcą wskrzesić. I także na przykład możemy pójść do kina na nowy film, w którym James Dean na przykład występuje razem z Marlonem Brando, braćmi Marx na przykład oraz miałem powiedzieć Meryl Streep, Marilyn Monroe. To rzeczywiście to już w tym momencie technologia poszła niesamowicie do przodu. Się to udało, to są rzeczy no, po prostu niezapomniane, no dzisiaj no, też chyba chętnie oglądane, no, inny klimat, inny czas. No. Także... Czy była taka sytuacja, że stracił pan głos na jakiś okres, a miał pan w tym dniu coś czytać? Nie, że miałem coś czytać, nie, ale nawet jak miałem, zdarzyło mi się za 2 lata temu pierwsze w życiu chyba, bo nie pamiętam dzieciństwo, zapalenie krtani, ale to zapalenie krtani nie przeszkadzało mi chyba w głosie, tylko bolało w przełykaniu, jakoś tak to było. I nie pamiętam, że nie pamiętam tego czasu, żebym, ja nie pamiętam, żebym stracił głos, o nie mogę, to raczej nie. Bywało tak, że coś tam nie było tak, coś wyczuwałem, to brałem takie, jeszcze wtedy nie było tego takiego popularnego środka, który pan Pawlak reklamuje między innymi, to nie będziemy nazwy wymieniać, ale no, były takie inne, no te na. Chyba, że zapłacą. I tak proszę? Chyba, że zapłacą, to wtedy wymienimy. Także to coś tam ssałem, także to wydawało mi się, że pomaga, ale nie miałem takiej prostej sytuacji, że mam coś czytać, nagle nie mogę przyjechać, bo straciłem go. Nie było tak. Pamiętam kiedyś Mateusz Borek, komentator sportowy, opowiadał właśnie, miał taką sytuację, że stracił głos. No i skontaktował się ze swoim kolegą, z Arturem Barcisiem i mówi, że no, poszedł do specjalisty, do lekarza, tam coś mówi, że wstrzyknął i mówi, kiedy masz komentować, tam za 3 dni. Przez 3 dni masz nie mówić. No, rzeczywiście nie mówi przez 3 dni, a potem się okazało, jak ręką odjął. No ale to wiadomo, inaczej jest na żywo.
piłka nożna, wiadomo, emocje i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. I my mówimy najczęściej to kobiety, raczej wyczytałem, że to właśnie wysokie obcasy, ściśnięcie w pasie, to mówią, nie mówią na przeponie, mężczyźni to mają jakby naturalnie. Nauczycieli nie uczy się mówić w szkole na przeponie. Może teraz tak, nie wiem. Stąd głos traca, a to jak się mówi na przeponie i ma się to tak już opracowane naturalnie, to nie ma, rzadko się zdarza jakaś infekcja głosowa tego typu, że głos wysiada. No bo jak mówimy tak szybko na gardle, jak mówimy cały czas, słuchajcie mnie, no to kilka lekcji, kilka dni, tydzień, dwa, no to no, musi być choroba zawodowa nauczycieli, między innymi też z gardłem związane. Ja znam aktorów, którzy no, mieli co jakiś czas kłopoty, no ale też raczej nawet mężczyzna, miał taki mój kolega, który dużo mówił na takim troszkę, ale no pasował ten głos może nie do lektora, ale do aktora tak. No to też miewał takie różne tam perypetie, ale to nie wiemy, no to genetyczne przypadki, no wiadomo. Ja, zgadza się. Ja na przykład powiem wam z mojej perspektywy, kiedyś jak kręciłem jeden z moich filmów, czyli Predator Czas Celtów, no to kręciliśmy 3 dni, jeden dzień zdjęciowy mieliśmy dosyć poważny, bo kręciliśmy od 9 rano do 5 rano, tak, taki jestem, ale po tych 3 dniach wróciłem do domu i po prostu koniec. Ale to tylko dlatego tak naprawdę było, że rzeczywiście kręciliśmy w plenerach, stwierdziłem, że nie będę pokazywał, jaki to jestem super świetny i nie wziąłem megafonu, więc do wszystkich krzyczałem. No i okazało się potem, że to rzeczywiście był bardzo, panie i panowie, bardzo zły pomysł, ale to akurat dlatego. Czyli Predator, który oglądałem, to jest w twojej reżyserii, panie Marcinie, tak? A nie wiem, który pan oglądał, jest kilku... No nie, co tam, człowiek tam amerykański, hollywoodzki ten film. To... Nie, to nie to, ja robiłem inny, to jest krótkometrażu. Predator, wiem. Tak, tak, jest to Predator Czas Celtów, jeżeli pan kiedyś wpisze na YouTubie, można zobaczyć. 20 bodajże 8 minut czy coś z beznadziejnym dźwiękiem niestety, ale to już jest temat na całkiem inny program. O tym zresztą moi widzowie wiedzą dokładnie. Czy jest coś, tutaj Paweł Lisowicz pyta, jak pan zachęci ludzi, aby byli lektorami, co jest najlepszego, co jest najciekawszego, najbardziej ekstra w pracy lektora? Siedząca praca, która jakkolwiek nie jest zdrowa, ale pozwala zarobić na siłownię. Jeśli są upały, to akurat studio lektora nie jest klimatyzowane, ale sprzęt musi mieć klimatyzację, więc to też nie jest taka, nie bywa taka najprzyjemniejsza sprawa, ale jak jest deszcz, niepogoda, mam taką fajną pracę w cichości, tak się człowiek wtapia w ten film, może by go nie opowiedział dokładnie, o co chodzi, znaczy no zapominam, ale jest w takim klimacie, takim w inny świat się wchodzi. No i poza tym no jest z tego jakaś satysfakcja. Jak ją zdefiniujemy, tę satysfakcję, no to już zostaje, gdzieś tam te filmy się no potem są dalej sprzedawane. Zresztą w ogóle Stowarzyszenie Lektorów Polskich walczy o, bo dla mnie absolutnie czytanie, bo to nie jest tak, że czytać każdy może, czy śpiewać. Każdy może czytać. Nie, 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 to nie jest tak. Czytanie absolutnie jest formą takiego rzemiosła należącego do sztuki. A tego jakoś nie chcę mówić, bo powinny być. Tłumacze to już mają, zdaje się, że mają tantiemy od filmów, które przetłumaczyli, przynajmniej w niektórych stacjach. A lektorom się nie płaci. Stowarzyszenie Lektorów Polski Rzeczpospolitej no, dość długo walczy o to. Żeby lektorzy mieli tantiemy. Z wyrównaniem pieniędzy. Może się uda. No to już byłaby zdrowa gotówka. To już byłaby świetna sprawa, bo tak naprawdę i teraz właśnie jest dosyć konkretna rozmowa na temat ustawy reprograficznej, a tak naprawdę jeżeli teraz pomyślimy, panie i panowie, na temat tantiem, że gdyby na przykład Netflix, Amazon i te wszystkie inne platformy streamingowe płaciły te tantiemy, to na przykład taka osoba jak pan Zbigniew, to w tym momencie wydaje mi się, tak jak pan powiedział, byłoby to całkiem fajny pieniążek, panie i panowie. Ja mam tantiemy, repartycje za udział, ale to ZASP obsługuje, to Związek Artystów Scen Polskich, ale ciekawi mnie, czy jak filmy, na przykład Rancho, tam z moim epizodem, jakimś tam odcinku, czy na przykład z tego też są, czy Netflix płaci tantiemy polskiej telewizji dla aktorów? Coś powinni teoretycznie, no nie wiem jak to w tym momencie jest,
Krzysztof Kubiak pyta o Związek Lektorów, którego założycielem był Stanisław Olejniczak. Nie pamiętam. Ja nie wiem, czy ja poznałem, bo to znaczy, ale jakoś to gdzieś się rozmyło. A mam na ten temat bardzo jakąś słabą wiedzę, chyba że był przed moim takim wejściem profesjonalnym w lektorstwo. Natomiast teraz ten związek już trwa dość długo i ma takie konkretne zręby, jakieś działania, tam płacimy składki, nieregularnie ja płacę, ale staram się. I są co jakiś czas zjazdy. Generalnie celem jest no, też i kwestie stawek, a także no, tych tantiem. Czyli całkiem sensownie. Słuchajcie, panie, panowie, przypominam tylko, że dzisiaj rozmawiamy z panem Zbigniewem Moskalem, lektorem. Jeżeli wam się to podoba, to udostępnijcie. Udostępnijcie na swoich mediach społecznościowych, niech to leci w świat, niech rośnie. Wiadomo, ja też bym kiedyś chciał tak naprawdę, panie i panowie, przejść na pełen etat na YouTube'a, bo to rzeczywiście mogło być z tego również niezłe pieniążki. A na razie tylko i wyłącznie pojawiam się, jest to hobby, bardzo fajne, bardzo takie, które lubię, którego uwielbiam, ale wiadomo, ciągle hobby. Paweł Lisowczyk pyta, że w takim układzie bycie lektorem to i tak lepsze niż zarabia statysta w filmie. Paweł, domyślam się, był ostatnio statystą w filmie Łuna Konrada Łęckiego. No. Absolutnie, absolutnie. Rozmawiam ze statystami. Sam byłem kiedyś, zanim tam zdobyłem szlify aktorskie, statystą. Pamiętam, nawet mnie widać w trzecim odcinku Lalki, tej serialowej, nie tego kinowego filmu z Dmochowskim, tylko z Jerzym Kanasem w roli głównej Lalka Prusa. Statystowałem tam, byłem u rodziny w Warszawie i tam regularnie chodziłem do Lalki, tego dużo było. Pamiętam, że w tydzień zarobiłem jako statysta taką wówczas pensję nauczyciela, na ówczesne czasy. To był rok 75-76, tylko ja wtedy kończyłem. Statystowałem, widać mnie w trzecim odcinku pod tytułem Wyścigi, nie wiem, kto mnie rozpozna, młodziutki chłopak, ale tam była taka sytuacja, że pić się chciało na lotnisku w Bemowie, był kręcony odcinek Wyścigi i tam całe tony wody w lodzie, tony, no tam butelki, były tylko dla aktorów. A ludzie chcieli pić. No to tam se kto nie przyniósł, to nie pił. Albo może ktoś tam mu dał po znajomości. Proszę odejść, to dla aktorów jest. Proszę, to dla aktorów. Ja miałem taką sytuację, będąc aktorem, że byli też do ubrania statyści tam do filmu chyba Pogranicze w ogniu w Poznaniu. Wtedy byłem też tam, taki epizod grałem. I ja się pojawiłem, a tam ktoś stał przede mną. Pan co, pan statysta jest? Tak, tak, tak. Przepraszam, to aktor stoi, proszę. Także aktor się, a statyści, no stawki są, nie mogą założyć związku zawodowego, bo to się od razu łączy z nieangażowaniem. O, to nieładnie. Nie, no nieładnie jest, nieładnie. Z statystami nie jest ładnie. Nie ma tak jak w Stanach, że statyści mają swoją, bardzo przecież absolutnie potrzebni. Mają te stawki, one sobie 50, 70 razy, bo czasami 100. No jak ktoś tam idzie, sobie siedzi, obserwuje aktorów, coś tam gada, coś tego, no to robi na drutach, je ciasteczka albo coś tam, no tam raczej nie widziałem, żeby ktoś jakieś piwko popijał, bo raczej to nie wolno, ale spędza sobie dzień i mówi, a co, w domu nie wysiedzę 50 zł, więc idą, więc są. Natomiast tak, statyści mają, to nie jest rozwiązane w Polsce dobrze. Sorry, nawet bardzo źle. W Irlandii krótko zrobione fajnie są agencje, że tak powiem, i to mają wszyscy ustanowione. Tym bardziej akurat w Irlandii dosyć dużo kręci się wielkich hollywoodzkich megaprodukcji. Ostatnio pamiętam, niedaleko mnie Ridley Scott kręcił swój nowy film Ostatni Pojedynek, a także film teraz w kinach chyba w Polsce jest Green Knight, Zielony Rycerz, również był niedaleko kręcony, więc... Widział pan ten plan tam? Tak. Byłem pod planem, oczywiście nie wpuszczono mnie na sam plan, tylko mogłem po prostu patrzeć, jak był budowany, jak był wznoszony. Mam taki cykl, zresztą o tym będzie, panie i panowie, za tydzień. Będzie się nosił tytuł Filmowa Irlandia, gdzie będę jeździł po miejscach, gdzie były kręcone filmy, bo to i Szeregowiec Ryan, i Waleczne Serce, Hellboy i tak dalej. Mnóstwo filmów Kubricka. No ale zaprzerwałem, mówię, że też... No, te hobbitowskie sprawy, tak? Tak, bodajże Gwiezdne Wojny też były kręcone i po prostu będę jeździł po tych miejscach i pokazał, jak one wyglądają na przykład dzisiaj. I między innymi właśnie, jak dowiedziałem się, że Kubrick wróci, że Ridley Scott kręci, no to pojechałem akurat rzeczywiście i tam był i Ben Affleck,
i Matt Damon i chyba Adam nawet Driver był. Także dosyć znane nazwiska w tym momencie. Także wiadomo, fajna sprawa rzeczywiście. Widziałem, pamiętam jak zapytałem jednego z... Co to się by... Cicho, panie, my tutaj plan budujemy, nie można nic mówić. Nie? A co mówię, co to jest? A to jest to. Wytłumaczył mi rzeczywiście, bo podszedłem, porozmawiałem. Także... Fajnie jest. Tak, opening, jak najbardziej, super, cześć, czytałem, fajnie, że jesteś, pozdrawiam ciebie również. Tutaj mamy jeszcze, będziemy panie i panowie kończyć, tak, chyba w Nowej Zelandii, ja nie pamiętam, czy Władca Pierścieni, czy Hobbit, coś robili. Byłem 12 godzin na planie, a zapłata była marna. Warto iść dla przygody i zobaczyć, jak się film kręci od kuchni. Oczywiście, że tak. Zawsze, zawsze coś nowego, jakieś nowe, ciekawe doświadczenie, panie i panowie. Słuchajcie, 2 godziny już gadam. Ponad godzinę rozmawiamy, 22. Tutaj już widzę, że... Na 40 minut, mój Boże. Północ już dochodzi, ojojoj, naprawdę bardzo... Tak to jest, panie i panowie, że jak jesteśmy w dobrym towarzystwie, to czas płynie szybko, ale widać, rzeczywiście pan Zbigniew się wypowiada super. To lubię, naprawdę to lubię, że zadaje tylko pytanie i widz mówi i odpowiada elokwentnie i pełnym zdaniem. Przepraszam, to może tak dlatego przed pracą jutro poniedziałek przetrzymuję państwa z powodu mojej skłonności do nadwerbalności, że to... Ale to jest pięknie, panie Zbyszu, to jest świetna sprawa, bo rzeczywiście... Tak na dobrą sprawę, na tym kanale gości no, głównie youtuberzy, osoby, które prowadzą swoje kanały, jak na przykład tutaj widziałem na czacie jest galeria horroru, no wiadomo czym się zajmuje, Lincoln, który właśnie zadawał te pytania techniczne, on jest moim montażystą, a na dodatek też prowadzi swój kanał odnośnie Formuły 1, więc tak powiedzmy dużo jest, ale gdy się rzeczywiście już pojawia osoba, że tak powiem, z świata show biznesu, szeroko pojętego, no to widzowie są... w cudzysłowie, ale są bezlitośni i starają się właśnie każdą kroplę wiedzy, że tak powiem, wycisnąć naszego wiedzy i bardzo mnie to cieszy. Uczę to pytania, które też mi porządkują pewne sprawy, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Paweł najlepiej chyba podsumował, że warto zarwać nos dla takich odcinków. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że ten odcinek będzie oczywiście cały czas dostępny, on będzie publiczny, również od jutra, chyba tak, bo tam trochę przetworzenie tego zajmuje, będzie dostępny na Spotify i tych innych rzeczywiście rzeczach. Dodatkowo, rzeczywiście Lincoln ostatnio nagrał reklamę dla jednego z napojów energetycznych, którego nie wymienię nazwę, bo jeszcze nie mam zapłacone, ale też nie planuję. Słuchajcie, panie i panowie, naszym gościem dzisiaj był pan Zbigniew. Mam nadzieję, że rzeczywiście podobał wam się odcinek, że dowiedzieliście, czemu kiedy w filmie jest fakt, to już czasami już nie ma te refere. Mam nadzieję, że kilka rzeczy od kuchni dowiedzieliście się, jak dbać o głos i jak zacząć. Jeżeli macie jakieś pytanie, panie i panowie, to wbijajcie, piszcie do mnie. Pana Zbigniewa możecie znaleźć na Facebooku. Także jest. Dobrze wiecie, później w opisie wrzucę link do strony facebookowej pana Zbigniewa. Będziecie, jeżeli mieli jakieś pytania, możecie również zagadnąć. Dziękuję wam wszystkim za naprawdę dzisiaj bardzo wnikliwe pytania. Krzysztof Kubiak, ja się zastanawiam, skąd ty takie rzeczy wiesz, bo dzisiaj pytania to po prostu były, wiesz, astronomiczne, ale naprawdę super świetne. Tak, poznaliście wiedzę tajemną, to również ja się... A pamiętam właśnie, że Krzysztof już, jak tylko ogłosiłem kilka tygodni temu, że będę rozmawiał z panem Zbigniewem, to już o super, w ogóle ty stary, ale powiedz jak, co, gdzie, skąd, czekam. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że nie rozczarowaliśmy, że było wszystko w porządeczku. Panie Zbigniewie, panie Zbyszku, czy jakaś mowa końcowa, ma pan coś dla naszych widzów? Tyle tylko, że podzielę się ciągle czymś, co mnie niezwykle zastanawia, kręci. Kiedy słuchałem swojego słuchowiska w wykonaniu aktorów, zrozumiałem, po co są aktorzy, to żyje. Kiedy teraz byłem na planie filmu Czas na pogodę, zapamiętajcie ten tytuł, skromny, niskobudżetowy film, dwójka aktorów, plus tam jeszcze inni aktorzy, ja też tam statystowałem, on tam czerwiec, wrzesień, być może będzie na festiwalu w Gdyni. To są takie rzeczy, które ja to nazywam je tajemne, bo nagle widzę coś, co miało taki, jak to już wspominałem, żeśmy pierwsze rozmawialiśmy z Marcinem wcześniej, panem Marcinem,
że z tego płaskiego druku i tych rzeczy, które się dzieją w głowie, powstaje zupełnie coś nowego. Przesłanie moje jest jedno, szczególnie dla bardzo młodych ludzi, jeśli są tacy. Jeśli chcecie być szczęśliwi, rada, i szczęśliwi, to trzeba próbować iść jednak za marzeniami. Wiedzieć, że zrobiło się wszystko, co jest możliwe, żeby na przykład polecieć na Marsa. Może nie mieć takie. Wszystko, co jest możliwe. Odpadniecie w eliminacjach, ale zrobiliście wszystko, co jest możliwe. W moich czasach bardzo trudno rodzice, nawet i wykształceni, mieli dzisiaj doradztwo zawodowe, trudno mieli rozpoznać takie tęsknoty, zachowania dzieci, kim chciałbyś być, no prawnik, lekarz, wiadomo, ale jeśli już nie rodzice, no to wy sami za marzeniami. Kim chcę być, kim wyobrażam sobie. I pamiętajcie, że wielu z was, no dzisiaj może takich ludzi, którzy mają po 10-15 lat, może, no to za 20 lat będą to zawody, których jeszcze nie znamy, ten świat się i tak odmieni, nie? Ale za marzeniami, prawdopodobnie, tak już ględzę na koniec, ale prawdopodobnie będą potrzebni cały czas jednak w tym naszym zawirowaniu, jakie wzniosłe przesłanie, mój Boże, czy też informacja, będą potrzebni na pewno terapeuci, psychiatrzy, psychologowie, no być może pedagodzy, bo człowiek będzie tego kontaktu potrzebował. No, proszę i na koniec, tak, ja nawet nie mam odwagi tego przeczytać, choć nie jestem skromny. Dobrze jest. Śpiewaj marzenia, świat będzie twój. Tak, tutaj Krzysztof na koniec podsumował. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie, również dziękuję. My, panie i panowie, widzimy się za tydzień, a oczywiście, jeżeli chcecie więcej pytań, proszę bardzo, wbijajcie do pana Zbigniewa, tylko nie zamęczcie naszego gościa, wbijajcie do pana Zbigniewa na Facebook, a z naszej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć. Dziękuję. Dobrej nocy.